Joanna Wink. Mgła z czerni zła utkana. Czytają Agnieszka Iwanicka-Szczepaniak i Daniel Archetka. Nigdy nie wiesz, kiedy jest ci pisana śmierć. Ale teraz, gdy przypomniałam sobie wszystkie swoje istnienia, znalazłam pewną prawidłowość. Przychodzi zawsze, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Kiedy jest ci tak dobrze, jak nigdy dotąd. Nel. Część pierwsza. Mgła. Odzyskałam słuch i częściowo możliwość kojarzenia. Poza tym docierało do mnie niewiele bodźców. Zaaferowały mnie jednak usłyszane strzępy dyskusji, gdyż jej ton wyraźnie wskazywał na konflikt między rozmówcami. Dlaczego nic nie zrobiłeś? Robiłem, co mogłem. Szybko doszłam do wniosku, że kłótnia dotyczyła czegoś bardzo ważnego dla mężczyzny mówiącego podniesionym głosem. To w jego tonie wyraźnie było słychać żal, a jeśli dobrze odczytałam targające nim emocje, wiązał się on z jakąś życiową tragedią. Chwilę to trwało, nim zdałam sobie sprawę z własnego położenia. Nic nie widziałam i nie czułam. Jedyne, czego byłam pewna, to to, że dochodziły do mnie dźwięki. No i jeszcze myślałam, o ile nie był to wytwór mojej wyobraźni. Zaraz, zaraz, jak to było? Myślę, więc jestem, a przynajmniej coś w ten deseń. Co się stało? Nic nie rozumiem. Przecież mogłeś temu zapobiec. Głos pierwszego mężczyzny zdawał się łamać. Dał mi do myślenia. Dziwne, słyszałam tylko te głosy, ale w żaden sposób nie mogłam zmienić mojej aktualnej sytuacji. Zatkać uszu, by nie podsłuchiwać, też nie mogłam. Nie należę do ludzi wścibskich, po prostu byłam skazana na podsłuchiwanie. Dziwna sytuacja, krępująca. Czy nie mogą sobie rozmawiać gdzie indziej? Może to tylko sen? Dziwny, taki na krawędzi jawy. Tyle, że majaki mam zazwyczaj tuż przed zaśnięciem, a nie przypominam sobie, bym kładła się spać. Pustka, którą czułam, również nie była typowa dla moich marzeń sennych. Nie, to nie pustka. To czarna ciecz otulała mnie szczelnie. Nic nie czułam. Zastanawiałam się, czy w ogóle oddycham. Nie potrafiłam tego pojąć. Jak można nie oddychać? To na pewno tylko sen. Wiesz doskonale, że nie mogłem ingerować w przebieg wypadków. Głos drugiego mężczyzny był spokojny. Najwyraźniej cała sytuacja nie robiła na nim wrażenia. Nie rozumiesz, że istniejemy po to, by ich chronić? Pierwszy mężczyzna zamilkł na moment. Proszę cię, nie próbuj się usprawiedliwiać. Wystarczyło, że zostawiłem cię samego tylko na chwilę. Intuicyjnie wyczułam, że mężczyźnie trudno się pogodzić z tym, co się stało. Cierpienie wypełniało każde jego słowo. Na wszystkie świętości, coś ty narobił. Zdołał wreszcie opanować swoje emocje i teraz jego głos był tylko smutny. Wiesz dobrze, że nie możesz obarczać mnie winą za całe zło. Jego towarzysz wyraźnie zaczął się niecierpliwić, choć nadal próbował wytłumaczyć, co zaszło. On to zrobił, to on ją skrzywdził i próbował zabić. Urwał, ale po chwili dodał chłodno, bez cienia winy czy skruchy. Ale żyje. Do jasnej cholery, o czym oni mówią? Niestety, mogłam tylko dalej przysłuchiwać się nieznajomym. Innego wyjścia nie miałam. Mój niepokój stopniowo narastał, aż stał się zupełnie nie do zniesienia. Chciałam odzyskać kontrolę nad tym, co czułam, słyszałam i robiłam. Moje ciało miało jednak inny plan, niezależnie od tego, czego sobie życzyłam. W dalszym ciągu nie miałam na nie żadnego wpływu. Wreszcie moje dywagacje przerwały słowa pierwszego z mężczyzn. Co to za życie? Jak ona ma teraz funkcjonować? To nie było jej pisane, nie miała tego doświadczyć. Słyszałam wyraźne zaangażowanie w sprawę osoby, o której mówili. Nie tak miało być. Pomyśl, mogło się skończyć gorzej. Planował ją zabić, jednak udało mi się wpłynąć na tok jego myślenia, dzięki czemu ocaliłem ją od śmierci. Mówił drugi, cały czas zachowując spokój. Nic więcej nie mogłem zrobić. Uwierz mi, nie mogłem spokojnie na to patrzeć. Wierzę, że sam niewiele mogłem wskórać, nie jestem archaniołem. Potrafię walczyć, ale moje umiejętności są mocno ograniczone. Przestań! Pierwszy mężczyzna ponownie stracił nad sobą panowanie. Może jednak śmierć byłaby dla niej wybawieniem. Dodał smutno. Bądźcie cicho, ona prawdopodobnie już was słyszy. Do dyskusji dołączyła kobieta, a jej głos wydał mi się ciepły i znajomy. Nic więcej nie usłyszałam. Rozmowa się urwała, zanim doszłam do tego, o co właściwie chodziło. Tylko to tykanie. Nie, to nie tykanie, raczej pikanie, miarowe pikanie. Robiło mi się coraz cieplej, błogo, aż poczułam na dłoni czyjś dotyk. A zatem to wcale nie był sen. No, kochanie, słyszysz mnie?
Ta sama kobieta przemawiała do mnie bardzo łagodnie. Drgnęłam. Odzyskiwałam swoje ciało i władzę w mięśniach. Co się stało? To pytanie wracało do mnie jak bumerang. Powoli powieki uległy mej woli i uchyliły się, by natychmiast zamknąć, gdyż oślepiło mnie silne światło. Zaraz, zaraz, spikanie, ostre światło, gdzie ja jestem? Pomimo szczerych chęci z moich ust wydobył się tylko jęk. Pojawił się też ból. Jeszcze chwilę temu nic nie czułam, a teraz... Boże, ratunku! Cicho, cicho. Już podałam ci następną dawkę środka przeciwbólowego. Zaraz będzie dobrze. Kobieta próbowała mnie uspokoić. Jesteś w szpitalu świętego Alberta, a ja jestem pielęgniarką. Możesz mi mówić Rafaela. Jej głos uspokoił mnie na tyle, że mogłam pozbierać myśli. Zwykłe przełknięcie śliny wymagało ode mnie wysiłku. Ponowiłam próbę otwarcia powiek i z ulgą stwierdziłam, że oczy przyzwyczaiły się do światła. Dzięki temu mogłam się przyjrzeć otoczeniu. Typowa szpitalna sala, nic specjalnego. Bladozielone ściany, całe mnóstwo sprzętu i ona. Przepiękna kobieta, na oko 25-letnia. Na jej białym uniformie, tuż nad lewą piersią, wisiała plakietka z wypisanym imieniem Rafaela. Dziwne. Nie znam nikogo o takim imieniu. Do niej jednak pasowało. Co ja tu robię? Zapytałam słabym, stłumionym głosem. Mówienie, tak jak przełykanie śliny, sprawiało mi wiele trudności. Przywieziono cię 2 dni temu. Miałaś wiele szczęścia, że przeżyłaś. Naprawdę, miałaś szczęście. Tak, mam szczęście. Przytaknęłam ponuro. Próbowałam przywołać wspomnienia, jednak na próżno. W mojej głowie ziajała pokaźnych rozmiarów czarna dziura, która najwidoczniej pochłonęła większość tożsamości. Nic nie pamiętam, stwierdziłam z przerażeniem. Pielęgniarka położyła dłoń na moim ramieniu, jakby chciała mnie przygotować na to, co miało nastąpić. Za chwilę powinien wrócić doktor Samuel. On ci wszystko wyjaśni. Kiedy to mówiła, jej ręka drgnęła. Najwidoczniej bardzo się przejmuje swoimi podopiecznymi. Spojrzała na mnie z troską i dokończyła. Czeka cię jeszcze wizyta policji. Potrzebują twoich zeznań. Zaniepokojona zerknęłam w jej stronę. Jaka policja? Jakie zeznania? Czy zrobiłam coś złego? Zapytałam pełna obaw. Nic złego nie zrobiłaś. Skrzywdzono cię. Jej smutny głos oznaczał, że to nie żart, że mówi jak najbardziej poważnie. Rafaela nagle przerwała, gdyż do pomieszczenia wszedł mężczyzna w bladozielonym kitlu. Praktycznie był to ten sam odcień zieleni, którym pomalowano ściany mojego pokoju. Domyśliłam się, że to doktor, o którym wspominała przed chwilą Rafaela. Siostro Rafaelo, proszę zostawić nas samych. Zaordynował, a ona odeszła bez słowa, uśmiechając się do mnie ciepło. Chciałam odwzajemnić jej uśmiech, ale przez ogarniającą mnie senność wyszedł mi tylko grymas. Dziwne, moje ciało stawało się coraz bardziej nie moje. Wybacz, że nie przywitałam się od razu. Dzień dobry, Leno. Nazywam się doktor Samuel Nanavi. Wiem, wiem. Dodał szybko, widząc moje zaskoczenie. To dziwne nazwisko odziedziczyłem po ojcu. Opiekuję się tobą od kilku dni. Przez ten czas utrzymywałem cię w śpiączce farmakologicznej, by twój organizm mógł się zregenerować po ostatnich przejściach. Teraz będziesz odczuwać ponownie senność. Wiem, że rany przysparzają ci jeszcze wiele cierpienia. Nie ma potrzeby, byś się męczyła, więc sobie jeszcze pośpisz. Swoje już przeszłaś. Doktor Samuel był spokojny i pełen empatii. Co się stało? Nic nie pamiętam, szepnęłam zmęczona. To, co mam do powiedzenia, zapewne nie przypadnie ci do gustu. Doktor wyraźnie się męczył, nie wiedząc, jak ubrać w słowa to, co chciał mi przekazać. Zostałaś brutalnie zgwałcona i próbowano cię zabić. Cóż, więcej na razie nie musisz wiedzieć, zresztą powiedziałem ci praktycznie wszystko. Zamilkł zakłopotany. Patrzyłam na niego jak na przybysza z innej planety. Przecież coś takiego bym pamiętała. Takiego czegoś nie da się zapomnieć. Wiem, co myślisz. Przerwał swoje milczenie. Na razie nic nie pamiętasz, bo twój mózg postanowił się wyłączyć z nadmiaru bólu i przerażenia. Widzisz to tak jak z komputerem. Zawiesiłaś się i teraz to tylko kwestia czasu, aż odzyskasz swoje pliki. Panie doktorze, niewiele rozumiem z tego, co się ze mną dzieje. Ja nic nie pamiętam.
ziewnęłam. Nic nie pamiętam. Dziwna ciemność. Błogostan. Błysk. Nie, to jakiś obraz. Wspomnienie. Zakładam, że nie masz mi tego za złe, mruknął Eikon. Zapomnijmy o tym, powiedziałem już dużo ciszej. Powoli odzyskiwałem spokój. Doskonale wiedziałem, że nie mógł zrobić nic więcej. Przyjaciel poklepał mnie po ramieniu. Zwykle nie było to łatwe, bo na przeszkodzie stały skrzydła, jednak kiedy przebywamy pomiędzy ludzi, potrafimy sprawić, by znikły. Stają się półprzezroczyste, mgliste, aż w końcu rozwiewają się jak mara. Staliśmy tak koło siebie w milczeniu. Wydawało mi się nawet, że obaj toczymy wewnętrzną walkę z własnymi uczuciami, które przynajmniej mnie zalały falą, jakiej dawno nie doświadczyłem. Jednak Eikon nic takiego nie odczuwał. Był spokojny, bo niby cóż takiego się stało. W jego mniemaniu to zwykła dziewczyna, tylko człowiek. Jeden z wielu, którymi przyszło mu się opiekować. Fakt, nie było to jej pisane, ale stało się. Eikon skutecznie ograniczał dostęp do swoich myśli i niewiele ponadto mogłem z nich wyczytać. Nagle spojrzał na mnie, jakby się domyślił, że przeczesuje jego głowę i przywołał wydarzenia z 11 września, kiedy to wszyscy archaniołowie, łącznie ze mną, zostali wezwani do obrony Nowego Jorku. Powtarzał w myślach, że sam nie był w stanie nic zrobić. Wiedziałem, że ma rację. Przecież tylko archanioł może pokonać demona wyższej rangi, a Eikon taką mocą nie dysponuje. Mógł jednak zmienić bieg wypadków, wpływając na tok myślenia napastnika, tak by do tego w ogóle nie doszło. Stałem tak bezradny i wpatrywałem się w twarz nieprzytomnej dziewczyny. Przymknąłem oczy, a koszmar ponownie wrócił. W wieczór, kiedy ona walczyła o życie, ja ratowałem innych ludzi, choć tak naprawdę niewiele było do ratowania. Ograniczaliśmy się do odprowadzania zagubionych dusz i walki z demonami. Informacja dotarła do nas zbyt późno, byśmy mogli ocalić wszystkich. Otrząsnąłem się z zamyślenia. Wiedziałem, że teraz powinienem być przy niej. Musiałem jednak uważać na swoje zachowanie przy jej konie. Sądziłem zresztą, że i tak zaczął coś podejrzewać. Ważne było, by nie domyślił się prawdy. Prawdy o tym, że za bardzo mi na niej zależy. Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że przez całe dotychczasowe życie nie byłem tak zaaferowany żadnym ze swoich podopiecznych. Fakt, jestem cierpliwy i współczujący. Odczuwam również radość i ból wraz z tymi, którymi się zajmuję, ale to przeżywają wszystkie anioły. A jednak w chwili, gdy na świat przyszła ona, mała, drobna istotka, wiedziałem, że moje jestestwo jest poważnie zagrożone, że od tej pory należę tylko do niej. Wspomnienia ponownie zalały moją głowę. Znów ujrzałem te małe, lecz jakże piękne źrenice. Już jako noworodek patrzyła mi prosto w oczy, uśmiechając się rozbrajająco. Potrafiła tak godzinami. Wtedy wydawało się to zaskakujące. Owszem, takie maleństwa widzą nas i słyszą, ale nie przejawiają większej ciekawości nami. A ona wręcz przeciwnie, wydawała się mną zafascynowana. Jakby mnie znała i dawała znać, że wróciła. Nie docierało to do mnie. Przecież nie mogłem mieć tyle szczęścia. Zresztą znalazłem się przy niej czystym przypadkiem i tak już zostałem. Mała rosła, tak jak moje przywiązanie do niej. Często opowiadała o mnie mamie i tacie. Byłem przy tym, kiedy rodzice zaniepokojeni wizjami córki wyjaśnili jej w końcu, że ktoś taki jak pan ze skrzydłami nie istnieje. Spojrzała wtedy na mnie i na nich, nie rozumiejąc, jak mogą mnie nie dostrzegać. Złościło ją to, ale była sprytna i więcej już o mnie nie opowiadała dorosłym. Cieszyłem się każdą chwilą z nią spędzoną, aż nadszedł moment, kiedy jej dorastający umysł wypadł mnie z jej wizji. Zatraciła tym samym umiejętność dostrzegania nas w realnym świecie. Jedyną formą kontaktu, jaki nam pozostał, był sen. Walczyłem, by mnie nie zapomniała, tak byśmy mogli kontaktować się przynajmniej w ten sposób. Wiedziałem jednak, jak to się skończy. Ona dorośnie i wyprze mnie również ze snów. Dlatego tak cenne było każde spotkanie, każda rozmowa. Podświadomie przypominała mi Nel, co dawało mi tak wiele radości. Co dawało mi wiele radości. W końcu, gdy dojrzała, postanowiłem sam odebrać jej wspomnienia związane ze mną. Ludzie mają w nas wierzyć, a nie wiedzieć, że istniejemy.
Bolało mnie to, ale zrozumiałem, że musimy pozostać w sferze wiary i modlitwy, bo właśnie to nadaje sens ich istnieniu. Jestem archaniołem. Codziennie zmagam się z modlitwami ludzi z całego świata. Niemal bez przerwy jestem bombardowany całą gamą ludzkich uczuć. Od euforii po rozpacz. Po prostu życie. Radzę sobie tylko dlatego, że mój umysł działa wielotorowo. Z jednej strony słyszę i czuję to wszystko, z drugiej potrafię się zajmować sprawami bieżącymi, rozdzielając między inne anioły przypadki niecierpiące zwłoki. Wszystko to dzieje się telepatycznie. To dlatego daję sobie radę. Pomaga mi również to, że każdy człowiek ma anioła stróża. Niektórzy nawet kilku. Wszystko zależy od czystości duszy danego osobnika. Im jest lepszym człowiekiem, tym więcej uwagi na nim skupiamy. Ona dostała Eikona i mnie. Później dołączyła do nas Rafaela. Nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego tak bardzo przywiązałem się do tej małej. Dlaczego od chwili jej narodzin pragnąłem chronić ją za wszelką cenę? Niejednokrotnie narażając się przy tym na karcące spojrzenia szefa. Oj, nie miałem łatwo. W końcu dowiedziałem się prawdy i zrozumiałem, dlaczego demony chcą dostać jej duszę. Tak, tak. Lena Tonel. Niegdyś jedna z nas. Anielica, którą kochałem i która kochała mnie. Byliśmy niemal nierozłączni i zawsze trzymaliśmy się zasad. Nasza miłość przez wieki pozostawała czysta. Nie chcieliśmy przeciwstawiać się szefowi. Pamiętam, jak wielką cierpliwością w stosunku do nas się wykazywał. Prosił tylko, by nikt poza naszą trójką nie dowiedział się o tym, co nas łączy. To było jak prezent. Cieszyliśmy się każdą chwilą spędzoną razem. Wspieraliśmy się w walce i stawialiśmy czoło Lucyferowi, przez co jego nienawiść do nas tylko wzrastała. Wszystko dlatego, że kiedy Lucyfer był jednym z nas, darzył Nel głębokim uczuciem, które pozostawało jednak nieodwzajemnione, co pozbawiło go rozumu, opętało rządzą zemsty, a w rezultacie doprowadziło do strącenia w mrok. Bez skrzydeł i boskiego wsparcia stał się najpotężniejszą złą istotą na świecie. Stał się naszym śmiertelnym wrogiem. Wrogiem, który dobrze wiedział, kogo Nel tak naprawdę kocha. Kiedy szef zrozumiał, że Lucyfer już wie o naszej miłości, wezwał nas do siebie. Słowa, które do nas wtedy skierował, zapowiadały zmiany. Umowa była taka, że nikt nie dowie się o uczuciu, jakim się darzycie. Niestety, Lucyfer wszedł w posiadanie tej wiedzy. Teraz mamy dwa wyjścia. Albo zapomnicie o tym, co was łączy, albo zrezygnujecie ze skrzydeł i będziecie żyć jak zwykli ludzie. Decyzję musicie podjąć jednogłośnie. Zastanówcie się dobrze, bo odwrotu nie będzie. Pamiętajcie jednak, że bez względu na to, co się stanie, moja miłość do was jako swoich dzieci nigdy nie osłabnie. Teraz wracajcie do swoich zajęć. Pamiętam, jak staliśmy w milczeniu nie tyle zaskoczeni, ile zdruzgotani. To, że spodziewaliśmy się takiego scenariusza od dawna, niczego nam nie ułatwiło. Nie mogłem dojść do siebie, a Nel błądziła myślami i nie potrafiła podjąć żadnej decyzji. W końcu to ja przerwałem ciszę. Dziękujemy za zrozumienie, zacząłem niezdarnie. Kiedy tylko podejmiemy decyzję, staniemy przed twoim obliczem. Cisza, jaka wtedy zapadła, była trudna do zniesienia. Nie wiem, po co to mówiłem, przecież doskonale wiedziałem, jak to się odbywa. Kiedy tylko się na coś zdecydujemy, stracimy skrzydła lub nasze uczucie ulegnie jego woli, a my pozostaniemy tylko przyjaciółmi. Nic więcej. Decyzja należała do nas. Znaliśmy nawzajem własne myśli i chyba właśnie to było najgorsze, bo wiedziałem, jak Nel się miota. Opuściliśmy oblicze szefa i udaliśmy się na szczyt naszej ukochanej góry. Śnieżka to miejsce, które upodobaliśmy sobie jak żadne inne. A wszystko dzięki pozytywnej energii przynoszonej przez turystów. Nieraz bawiliśmy się w małe cuda. Z pomocą szefa uzdrawialiśmy chorych, którzy nie byli świadomi swych chorób. W ten sposób nie zdradzaliśmy się z naszą działalnością przed ludźmi, co nam bardzo odpowiadało. Podobało nam się to coraz bardziej. Nigdy nie przepadaliśmy za gmachami wznoszonymi w imię szefa i z reguły nigdy tam nie zaglądaliśmy. Ludzie, którzy tam chadzają, interesują się tylko witrażami, figurkami i symbolami, za nic jednak mając prawdziwy kontakt z naszym szefem. Kontakt, który może nastąpić tylko na łonie natury. W tamten dzień turystów prawie nie było.
a w schronisku przebywali wyłącznie pracownicy. Zimą tylko nieliczni decydują się na wspinaczkę. To wtedy usłyszałem wołanie o pomoc. Sprawa wydawała się niecierpiąca zwłoki. A tak bardzo nie chciałem opuszczać Nel. Leć, zajmij się tym. Powiedziała, jak tylko dotarły do niej moje myśli. Poczekam tu na ciebie. Muszę sobie wszystko przemyśleć. Urwała, uciekając myślami poza zasięg mojej percepcji. Była taka smutna. Nawet bez zaglądania do jej myśli wiedziałem, jaką walkę wtedy toczyła. Pragnęła pozostać aniołem i zajmować się tym, co do tej pory było istotą jej życia, a jednocześnie nie chciała wyrzec się naszej miłości. Pragnąłem zostać, porozmawiać o tym, co nas czekało. Jednak wzywały mnie obowiązki i nie mogłem dłużej zwlekać. Ująłem twarz Nel w dłonie i ucałowałem jej czoło. Pamiętam, jak przekręciła głowę, a nasze wargi spotkały się w gorącym pocałunku. Pamiętam też to przyjemne ciepło, które rozeszło się wtedy po moim ciele. Dopięła swego wroga ta dusza. Doskonale znała moje uczucia. Wiedziała, że i ja cierpię. Kiedy zostawiłem ją tamtego dnia samą na szczycie, odczuwałem irracjonalny lęk, który uparcie nie chciał opuścić mego umysłu. Tłumaczyłem to sobie ciężarem decyzji, z jaką przyszło nam się zmierzyć. Jak bardzo się myliłem. Lucyfer miał plan i ani on, ani jego demony nie czekali na rozwój wypadków. Ten plan wcielili w życie zaraz po moim odlocie. Gdy ja ratowałem ludzi z pożaru, który zresztą został zapruszony przez sługusów Lucyfera, Nel walczyła z jednym z najsilniejszych demonów, Nefe. Walczyła o duszę młodego człowieka, który po zawodzie miłosnym postanowił odebrać sobie życie na szczycie Śnieżki. Zażył zabójczą dawkę narkotyku, by zakończyć swoją egzystencję w miejscu, które wydawało mu się romantyczne. Romantyczne! Głupota ludzka nie zna granic. Każdy szczegół tego feralnego dnia zapisał się w mojej pamięci na wieki, jak litery wyryte w kamieniu. Nel walczyła do ostatniej chwili o życie chłopaka. Nie był zły, był po prostu opuszczony. Do końca próbowała skłonić go do zmiany decyzji, jednak zażyta wcześniej dawka narkotyku skutecznie jej to uniemożliwiała. Przez narkotyk nie mogła wpłynąć na tok jego myślenia. Nefe wykorzystał zaś sytuację idealnie. To nie chłopak był jego celem. On miał tylko sprowokować Nel do walki. Do walki, w której miała zginąć. Jeśli nie mogła należeć do Lucyfera, miała przestać istnieć. Kiedy chłopak znalazł się na krawędzi życia i śmierci, zaczął dostrzegać to, co się działo wokół niego. Ujrzał anioła i demona walczących o jego duszę. Dzięki niemu i ja widziałem to wszystko. To wtedy dotarło do mnie, co się stało. Zrozumiałem, o co tak naprawdę chodziło. Nel do końca skutecznie blokowała swoje myśli, bym się nie martwił. Nie chciała odciągać mnie od ludzi w potrzebie. A może miała nadzieję, że sama sobie poradzi? Kiedy serce chłopaka przestało bić, jego mózg nadal notował otaczający go chaos, a rozszerzone źrenice przekazywały cenne dla mnie informacje. Pamiętam, że obraz był niewyraźny i to, że Nel słabła. Widziałem, jak Nefe zwiększał przewagę nad moją ukochaną. Pędziłem szybciej niż wiatr, by zdążyć na czas. Nie zapomnę, jak po drodze siłą rozpędu rozhuśtałem wiszący most, wprawiając go w ruch wahadłowy. Nie myślałem wtedy o ludziach na nim. Pędziłem dalej, a czasu miałem coraz mniej. Umierający mózg chłopaka mieszał już rzeczywistość z urojeniami. Wokół walczących tańczyły kolorowe smoki. Koniec. Cholera, czy musiał tak szybko umrzeć? Lecz na koniec przekazu dostrzegłem coś jeszcze. Nel zrobiła unik przed kolcem jadowym Nefe i z pół obrotu odcięła swoim skrzydłem rękę demona. Myślałem wtedy, że nie jest tak źle, że poradzi sobie z napastnikiem. W moim sercu zakiełkowała nadzieja. Przyspieszyłem gnany strachem, niestety wywołując w ten sposób turbulencję w samolocie, który wyprzedzałem. Modlitwy ludzi nieco mnie otrzeźwiły, ale nie miałem czasu, by się na nich skupić. Mój lot zdawał się trwać całą wieczność. Cokolwiek bym wtedy nie robił, i tak było za wolno. W głowie huczało mi tylko jedno pytanie. Co z Nel? Pamiętam, że kiedy dolatywałem do szczytu, zauważyłem, że coś jest nie tak. Nel leżała. Dopadłem do niej w ułamku sekundy. Spoglądała w niebo. Szkarłatna kałuża pod jej ciałem powiększała się stanowczo za szybko. Natychmiast złapałem ukochaną w ramiona. Jej skrzydła zaczynały otulać jej ciało, uniemożliwiając mi wykonanie jakiegokolwiek ruchu. Próbowałem ją uzdrowić, jednak na próżno.
Z jej ciała wypłynęło zbyt wiele życiodajnej cieczy, która wsiąkała w śnieg i skały pod nami. Słabła w oczach, a ból, który czuła, rozrywał mnie na atomy. Pamiętam swój krzyk, który przetoczył się po górskich szczytach, powodując zejście wielu lawin. Przytulałem Nel do siebie z całych sił, wierząc, że w ten sposób nie pozwolę jej odejść. I usłyszałem słaby szept, wydobywający się z jej delikatnych ust. Kocham cię. Nigdy nie zapomnę naszej miłości. Twoja twarz. Cudowne oczy zgasły. Jej oblicze, które nadal było idealne, choć przecież pozbawione życia, zniknęło szybko pod skrzydłami. Odeszła. Nie było nam dane długie pożegnanie. Sekundę później ciało Nel wpadło w delikatne wibracje. Małe, błękitne światełka zaczęły przeciskać się między jej piórami. Było ich coraz więcej i więcej, a po chwili stworzyły smugę światła równie błękitnego, co oczy, które dla mnie zgasły. Zniknęło ciało, które tak bardzo kochałem. Żal, jaki rozrywał mnie od środka, pamiętam do dziś. Odebrano mi moje szczęście. Spojrzałem wtedy na demona, który odebrał życie Nel. Stał i przyglądał się z szyderczym uśmiechem na twarzy. Pamiętam też, kiedy pojawił się sam Lucyfer. Czytałem w jego myślach. Bawił się doskonale, wiedząc, że mam niewielkie szanse, by ponownie trafić na jej duszę. Zrozumiałem, że to była zwykła zemsta. Niestety Lucyfer miał rację. Po śmierci anioła jego dusza odradza się w ciele człowieka i tym samym traci anielskie cechy. A tylko w ten sposób mógłbym ponownie na nią trafić. Pewnym pocieszeniem była dla mnie myśl, że moja ukochana jednak gdzieś tam w świecie się odrodzi i będzie nadal istnieć. Będzie toczyć normalne życie, nieobarczone wiedzą o poprzednim wcieleniu. Pamiętam, jak klęczałem rękami, dotykając skały, na której skonała istota bez skazy. Podniosłem głowę. Niebo było spokojne, a promienie słońca przebijały się przez nieliczne chmury. Moje mięśnie wypełniły nowe siły i wystartowałem w górę z jednym tylko zamiarem. Ruszyłem na niczego się niespodziewające demony. Lucyfer zdążył uciec tylko dzięki temu, że czytał mi w myślach, jednak dopadłem Nefę. Był tak zaskoczony tym, iż jego guru pozostawił go na pewną śmierć, że nie zdążył nawet drgnąć. Jednym ciosem starłem go w proch i opadłem na kolana, tracąc zapał. Do tamtego tragicznego dnia siłą i motorem napędzającym mnie do podejmowania coraz to trudniejszych wyzwań była Nel. Kiedy jej zabrakło, niczego już nie pragnąłem. Niczego już nie chciałem. Nie opuszcza mnie myśl, że gdybyśmy podjęli decyzję jeszcze przed obliczem szefa, wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Może żyłaby do dziś jako anioł. Dlaczego się wahaliśmy? Zaprzepaściliśmy nasze szczęście i nie można było tego cofnąć. Od śmierci Nel wykonywałem swoje obowiązki sumiennie, ale beznamiętnie. Aż do teraz. Do momentu, kiedy się dowiedziałem, że Lena to Nel. Wreszcie odzyskałem sens istnienia. Jestem niemal pewny, że ułatwił mi to sam szef. Zdawałem sobie sprawę, że nie mógł patrzeć na moje cierpienie, na ból, który pozwalał tylko na nędzną egzystencję. Odkąd straciłem Nel, nie cieszyły mnie wschody i zachody słońca, które tak bardzo lubiliśmy podziwiać ze szczytu Śnieżki. Nie cieszył mnie letni deszcz, ani puszysty śnieg. Nie bawiły wybuchy wulkanów. Kiedy ona odeszła, to wszystko przestało dla mnie istnieć. Jednak informacja uzyskana ze źródła wiedzy wszechświata przywróciła mi wszystko. Oddała mi moje szczęście, szczęście, którego byłem tak blisko przez ostatnie 18 lat. Ale i tym razem nie było mi dane cieszyć się dostatecznie długo spokojem. Demony ponownie zabawiły się naszym kosztem. Lucyfer zdawał sobie sprawę z mojej potęgi i dlatego atakował zawsze w dużej grupie. Stawiał na ilość. Nasze starcia często doprowadzały do kataklizmów. Owszem, starałem się odciągać ich najdalej jak mogłem od ziemi, jednak nie zawsze wszystko szło po mojej myśli, a wtedy nasze walki wywoływały trąby powietrzne i huragany. Co jakiś czas demony organizowały akcje specjalne. Tak było 11 września, zaledwie kilka dni temu. Zginęło wielu ludzi, gdyż nie dostaliśmy w odpowiednim czasie informacji. Przygotowali się starannie, wręcz perfekcyjnie. Żadnego przecieku do naszych czujek. Zupełnie nic. Kiedy weszliśmy w posiadanie cennych informacji, mogłem tylko ratować tych, co przeżyli. Zginęło tylu dobrych ludzi. Taka strata. Wtedy też doszło do tego, czego się najbardziej obawiałem.
Pod moją nieobecność Lena ponownie omal nie straciła życia. Lucyfer wiedział, że tym razem trafienie na jej duszę byłoby całkowicie niemożliwe. Pogrążyłby mnie na wieki. Jednak powinęła mu się noga, ponieważ Akon zdołał zmienić tok myślenia oprawcy. Owszem, nie mógł walczyć z demonami nadzorującymi całe zajście, choć bardziej prawdopodobne było, że nie chciał. Uważa bowiem, że to poniżej jego godności. Przecież nie ma o co walczyć, to tylko człowiek. Tak zazwyczaj brzmiały jego słowa. Pamiętam, jak krzywo patrzył na moje poświęcenie. Przecież oni na to nie zasługują, mawiał. Zwykłem mu wtedy odpowiadać, że zasługują, że potrafią się zmieniać i że powinien spojrzeć na nich bardziej przychylnym okiem. Ja robię swoje, ty swoje i niech tak zostanie, odpowiadał chłodno. Dobrze wiedziałem, że dyskusja z nim niczego nie zmieni. Jest nieprzejednany w swych postanowieniach. I tak stało się tym razem. Robił tylko swoje. Lena miała szczęście, że demon kierujący akcją był niedoświadczony. Z tymi potężnymi walczyliśmy w World Trade Center. To dzięki temu uszła z życiem. Tylko jakim? Ludzkie umysły są takie kruche. Zdawałem sobie z tego sprawę i dlatego zablokowałem jej pamięć. Nie chciałem, żeby pamiętała. Ból fizyczny blokują leki, ale nie dają spokoju ducha. Spojrzałem na Rafaelę stojącą obok łóżka Leny. Przybyła na moją prośbę, by zaopiekować się dziewczyną. Zgodziła się bez wahania, w końcu kiedyś była przyjaciółką Nel. Rafaela uśmiechnęła się do mnie. Jestem już zmęczony. Nawet lot do Szkocji nie był dla mnie przyjemnością. Odwiedziłem tylko przyjaciela i jak najprędzej powróciłem do ukochanej. Tutaj demony nie próżnują. Po powrocie ze Szkocji, kiedy dolatywałem do budynku szpitala, złapałem jednego, który wspinał się do jej pokoju po elewacji budynku. Podleciałem bezszelestnie, by nie zorientował się za wcześnie. Dzięki temu mogłem spokojnie manewrować skrzydłami i ustawić je odpowiednio do ataku. Posługując się nimi jak szpadami, przeszpiliłem demona do ściany. Końce naszych skrzydeł są jak stalowe miecze, ostre i twarde. Nie miał żadnych szans. Jego kolec jadowy tylko błysnął w słońcu, ale zabrakło mu czasu, by go użyć. Rozpłynął się w czarnej mgle, pozostawiając po sobie tylko nieprzyjemną woń siarki. Robactwo trzeba tępić, pomyślałem, wzdrygając się z obrzydzeniem, jakbym rozdeptał karalucha. Rafaela uśmiechnęła się, podążając za moimi wspomnieniami. Spojrzała na mnie z czułością, którą tylko ona potrafi obdarować drugiego anioła. Rozumiała, co czułem. Wiedziałem, że dałaby sobie radę z tym demonem, ale nie mogłem ryzykować. Jak ona się czuje? Spytałem, siadając na szafce nocnej obok łóżka Leny. Jest dobrze, najgorsze minęło. Śpi po lekach. Nadal nic nie pamięta, ale to chyba twoja sprawka, Gabrielu? Tak, nie chcę, by cierpiała. Pamiętaj, że musisz zwrócić jej wspomnienia. Nie może tak żyć. Poradzi sobie, czuje to. Jest silna, silniejsza niż nam się wydaje. Widziałam, jak próbowała Ucięła w półsłowa. Mój wzrok mówił jasno, by nie kończyła. Otarłem twarz skrzydłem. Nie musiałem ich chować, bo i tak nie byłem widoczny dla ludzi. Poza tym chyba nawet chciałem, by Nel zobaczyła mnie w pełnej krasie. Czy ja zwariowałem? Nie powinna mnie widzieć. Moje serce krzyczało, bym się jej pokazał, ale rozum nakazywał mi spokój. Tylko kiedy się ocknie. Przeklęte leki nasenne. Krzyczałem wewnątrz siebie. Nie bluźnij, Gabrielu, nawet w myślach. Rafaela skarciła mnie, słysząc moje myśli. Przepraszam, wybacz. Podniosła palec do ust, nakazując milczenie. Zrozumiałem od razu. Nel się budzi. Nagły powiew powietrza wyrwał mnie z objęć Morfeusza. Ktoś zamknął okno. Pomna ostatniego razu uchyliłam powieki bardzo ostrożnie i dostrzegłam Rafaelę stojącą przy oknie. Jej długie, rude włosy przykuły moją uwagę. Obok niej dostrzegłam drugą postać, którą już gdzieś widziałam. Dziwne, ten ktoś miał skrzydła. Nie, to na pewno był tylko sen albo moje oczy płatały mi figla. Przymknęłam powieki, odczekałam moment i otworzyłam je ponownie. Stali tam nadal. Rozmawiali, ale słyszałam tylko jakby szelest liści na wietrze. Nic więcej. Rafaelo, wykrztusiłam z trudem. Z kim rozmawiasz? Odwróciła się z taką szybkością, że zakręciło mi się od tego w głowie. Po chwili stała już przy mnie. Z nikim nie rozmawiałam, odpowiedziała zażenowana. Stałam tylko przy oknie i rozmyślałam. Proszę, nie okłamuj mnie. Za tobą stoi mężczyzna ze skrzydłami. Czy to przebranie?
Wiem, że do szpitali przychodzą aktorzy, aby podnosić na duchu chore dzieci, ale ja nie jestem dzieckiem, mam prawie 18 lat, a przebranie anioła to troszkę groteskowy żart. Zaprotestowałam, urażona jej kłamstwem. Patrzyłam ponad jej ramię. Nadal widziałam tego pięknego niby anioła. Oczy mężczyzny były tak niewiarygodnie niebieskie, że z całą pewnością nosił szkła kontaktowe. I te skrzydła. Cudowne, wielkie skrzydła. Gdzie takie kupił? Wygląda wprost genialnie. Błysk. Znowu ten błysk i scena. Krótka scena, jakby nie z tego świata. Te same oczy wpatrzone we mnie z wielką miłością i cierpieniem jednocześnie, dokładnie jak teraz. Koniec wizji. Nic więcej. Ja go znam, wydukałam, nie wierząc w to, co mówię. Rafaela odwróciła się w stronę mężczyzny, a w jego oczach dostrzegłam niedowierzanie. Patrzył na mnie długo i w milczeniu. Po policzku spłynęła mu łza. Twarz mojej opiekunki wyrażała po części zaskoczenie, po części przerażenie. Wydaje ci się, że mnie znasz. Mężczyzna opanował emocje. Za tobą ciężkie przeżycia, co może tłumaczyć twoje dziwne reakcje. Rzeczywiście, jestem aktorem, a te skrzydła to tylko przebranie. Cieszę się, że mnie rozpoznajesz. Nie grałem w zbyt wielu produkcjach. Widzę, że czujesz się lepiej. Nazywam się Gabriel, a z karty wnioskuję, że ty masz na imię Lena. Zauważyłam, że ludzie wokół mnie zaczynają pleść trzy po trzy. On nie był tu wyjątkiem. Wpatrywał się przy tym we mnie jak w zjawę. Lena, potwierdziłam bez przekonania. Coś mi tu nie pasowało. Tak, tak jest napisane. Miło cię poznać. Uśmiechnął się do mnie. Faktycznie nie jest ze mną dobrze, jeśli doszukuje się wszędzie problemów. Przepraszam za swoje zachowanie. Czuję się co najmniej dziwnie. Odparłam zawstydzona. Nie musisz przepraszać. Mam tylko nadzieję, że będziesz miała ochotę na moje dalsze wizyty. Zresztą zawsze możesz odmówić. Jeśli chcesz, mogę przychodzić bez przebrania. Jestem tu po to, by spełniać twoje pragnienia. Nie chciałam, by przychodził bez tych cudownych skrzydeł. Co we mnie wstąpiło? To było głupie z mojej strony. Cały czas odnosiłam wrażenie, że tych dwoje należy do mojej rodziny, a przynajmniej do grona najbliższych przyjaciół, których przecież muszę mieć. Chyba muszę? Myślę, że jednak cię znam, odparłam nieco pewniejsza siebie. Tak jak ci mówiłem, możesz pamiętać mnie z jakiegoś kiepskiego filmu. Ludzkie twarze łatwo zapadają w pamięć. Powiedział to z takim przekonaniem, że nie pozostało mi nic innego, jak w to uwierzyć. Obserwowałam go pełna sprzecznych uczuć. Rzeczywiście mogłam go widzieć w telewizji. Zrobiłam z siebie idiotkę, więc te oczy pamiętam tylko ze łzawej sceny kiepskiego filmu. Szkoda. Muszę się pożegnać, Leno. Gabriel powiedział to ze smutkiem w głosie. Mam jeszcze innych pacjentów do odwiedzenia, a zatem do jutra. Do jutra, szepnęłam nieco zagubiona. Nie chciałam, by wychodził. Przeciwnie, chciałam, by pozostał tu na zawsze. Dziwne, przecież go nie znam. Jestem taka płytka. Zakochałam się w chłopaku tylko ze względu na jego wygląd. Co ja sobie wyobrażam? Idiotka. Gabriel wyszedł pewnym krokiem, jednak jego twarzy nie opuścił smutek. Może wyglądam aż tak źle, że wzbudzam tylko współczucie? Wyglądasz dobrze, Leno, odezwała się Rafaela, jakby czytała w moich myślach. Zajęłam się tobą osobiście. Dopilnowałam, abyś wyglądała najlepiej, jak się tylko dało w tych warunkach. Dziękuję. To miłe z pani strony. Powiedziałam głęboko wdzięczna, że ktoś cokolwiek dla mnie robi. Proszę, nie mów mi per pani, mów mi po imieniu. Jej uśmiech działał na mnie kojąco. Uświadomiłam sobie, że wcześniej nie mówiła prawdy. Rafaelo, powiedz mi proszę, dlaczego skłamałaś, mówiąc, że z nikim nie rozmawiasz, kiedy cię o to pytałam? Zamilkła na krótko, jakby szukała odpowiedzi. Po chwili na jej twarz powrócił uśmiech. Powoli zaczynam traktować ich jak powietrze. Są tu codziennie, więc pewnie nie zauważam już ich obecności. Każde z nas robi swoje, nie wchodzimy sobie w drogę. Była pewna swoich słów, miała rację. Chyba znowu doszukuje się dziury w całym. Przepraszam za swoją podejrzliwość, powiedziałam szeptem. To nie w moim stylu. Widzisz, zdążyłam cię polubić. Wydajesz się osobą, którą zna się od wieków. Odnoszę to samo wrażenie, powiedziała z tajemniczym uśmiechem na twarzy. Od wieków. Zabawne, ciągnęłam dalej. Mogłabyś być moją siostrą. Zawsze chciałam taką mieć, dodałam z goryczą w głosie.
jednak coś sobie przypominam. Nie mam nic przeciwko temu, rzuciła pospiesznie. Ile masz lat? Spytałam. 26 i jestem singlem. Odpowiedziała nieświadoma tego, iż właśnie to miało być moje drugie pytanie. Zabawne, o to też chciałam zapytać. Zdradziłam jej moje myśli. Jesteś bardzo spostrzegawcza. Mówienie znowu zaczęło sprawiać mi kłopot. Ból, który do tej pory mogłam uznać za pewien dyskomfort, przybierał teraz na sile. Odczuwałam rwanie w nodze, a dłonie dotkliwie piekły pod grubą warstwą opatrunku. Próbowałam się rozeznać, w jakim stanie jest moje ciało, ale nie trwało to długo, bo Rafaela stanowczym gestem położyła moją głowę na poduszce. Nagle zawładnął mną silny ból i zaczęłam sobie uświadamiać, co się stało. Rozpłakałam się. Było coraz gorzej, bo przez spazmatyczny płacz zabrakło mi powietrza i nie byłam w stanie oddychać. Boże, ktoś mnie zgwałcił. Duszę się, wycharczałam do Rafaeli. Ogarnęła mnie panika, która od dłuższego czasu czaiła się we mnie, aż w końcu zaatakowała. Spokojnie, zaraz przejdzie. Już podałam do kroplówki leki przeciwbólowe i uspokajające. Spokojnie, przemawiała do mnie łagodnie, niosąc tym samym ukojenie. Mów do mnie, proszę. Nie chcę o tym myśleć. To tak boli, zaniosłam się płaczem. Jesteś silną, młodą kobietą, szeptała mi do ucha, jednocześnie tuląc do siebie. Wiem, że teraz wydaje ci się to niemożliwe, ale z czasem będziesz sobie z tym radzić coraz lepiej. Dlaczego ja? Ponownie przerwał mi szloch. Opanowałam się jednak na tyle, aby dokończyć myśl, czy to moja wina? Nie, to nie twoja wina. Winę za to, co się stało, ponosi tylko ten zwyrodnialec i nikt inny. Równie dobrze mogło paść na mnie, mówiła delikatnie, głaszcząc moją głowę. Czy kiedykolwiek wcześniej ktoś mnie tak głaskał? Niewiele sobie przypominam. Dobrze, że wiem, jak mam na imię. Mój oddech jeszcze się nie wyrównał, kiedy lek zaczął działać. Ręce i nogi stały się ciężkie, jakby nie były moje. Głowa opadła mi na poduszkę. Rafaela przyglądała się z uwagą, a ja czułam, jak łzy wbrew mojej woli spływają mi po twarzy nieprzerwanym potokiem. Nie potrafiłam się opanować. Nawet serce łomotało z taką siłą, że bałam się, iż zaraz pęknie. To tak bardzo boli. Czym sobie na to zasłużyłam? Czym? Krzyczałam w myślach. Nie chciałam, by moja opiekunka martwiła się jeszcze bardziej. Mijały minuty, aż w końcu ból opuścił moje ciało. Niestety serce nadal pozostawało w kawałkach. Moje ja było bardzo obolałe i cierpiałam niewyobrażalne katusze. Spojrzałam na Rafaelę, w jej piękne, mądre, turkusowe oczy. Na jej tęczówkach dostrzegłam złociste promienie, jakby słońce zostawiło na nich swój ślad. Już dobrze, kochanie, szepnęła, nadal mnie obejmując. Tak dobrze czułam się w jej ramionach. Pokiwałam tylko głową, nie miałam siły mówić. Powiedz mi, proszę, czy szybko dojdę do siebie? Powiedz mi, proszę, czy szybko dojdę do siebie? Szepnęłam w końcu, gdy zebrałam się na tyle, by zapytać. Tylko częściowo zdaję sobie sprawę z własnych obrażeń, jednak łudzę się nadzieją, że szybko opuszczę szpital. Nie znoszę szpitali. To mój pierwszy pobyt w takim miejscu. Masz kilka głębokich ran kłutych, zaczęła. One były najgorsze. Następne to rany cięte dłoni. Musiałaś się bronić i zapewne złapałaś za nóż. Poza tym płytkie rany szyi, w końcu stłuczenia głowy i siniaki po duszeniu. Zresztą siniaki na ciele to najmniejszy problem. Masz ogromną wolę życia, kochanie. Widziałam już osoby, które miały mniejsze obrażenia niż ty i umierały. Tobie się udało. Lekarz twierdzi, że jak dobrze pójdzie, to za tydzień, może dwa, będziesz mogła wrócić do domu. Słuchałam tej makabrycznej wliczanki z zaciśniętym gardłem. Sama tego chciałam. Gwałtowny dreszcz przeszył moje ciało, a wszystko dookoła zaczęło wirować. Ciemność. Wszędzie. Rafaelo, po co jej to wszystko mówiłaś? Uniosłem się, bo byłem silnie wzburzony. Prosiła o to. Poza tym miała prawo wiedzieć, co się stało. Rafaela była wyraźnie zatroskana stanem Leny. Proszę cię, nie rób tego więcej. Wyrównałem oddech i dodałem. Wiesz, że nie mogłem ci przerwać, bo bym się zdradził, iż nadal tu jestem. Musimy ukrywać prawdę o nas. Ona nie może się zorientować.
Może kiedyś, ale z całą pewnością nie teraz. Nie tak. Miałem ochotę krzyczeć, wyrwać serce Draniowi, który ją tak skrzywdził, jednak szybko się opanowałem. Nie wolno mi nawet tak myśleć, to wbrew zasadom. Szef nie byłby zadowolony z takiej postawy. Muszę być czysty, by móc nadal wykonywać swoją pracę. Gabrielu, spokojnie. Przeżyła i to się teraz liczy. Jest roztrzęsiona i powoli dociera do niej, co się stało. Zacznij odblokowywać jej pamięć. Ona musi sobie wszystko przypomnieć. Inaczej policja nie namierzy tego Drania. Wiesz, że takie rozwiązanie sprawy jest najlepsze. Oni się nim zajmą. Pozostaje jeszcze sprawa jej rodziny. Powinni się o wszystkim dowiedzieć. Nie, zaprotestowałem. Tylko nie to. Oni nie mogą się dowiedzieć prawdy. Jej matka zraniłaby ją jeszcze bardziej tą swoją chorą szczerością i brakiem współczucia. Zamilkłem, bo przypomniałem sobie, jak matka Leny wyrażała się o dziewczynach z wiadomości, które spotykał podobny los. Sama sobie winna. Prosiła się o to swoim strojem. Każda z nich to kurewka, tylko teraz odwracają kota ogonem. To tylko nieliczne cytaty z jej repertuaru. Nie rozumiem, skąd tej kobiecie tyle nienawiści, jadu i braku współczucia. Przecież żadna z tych dziewczyn nie sprowokowała ataku. Potwory, które to robią, mają własny klucz. Nierzadko pozbawiony sensu. Czasami prowokuje ich długa spódnica i golf, czasami spodnie w kratkę, bo takie nosiła ich poprzednia ofiara. Znam ich niskie pobudki i wiem, że każdy działa podobnie. Wybiera, łowi, obezwładnia, niszczy psychicznie, zaspokaja swoje chore potrzeby, by w końcu zabić. To nie zawsze ma miejsce na końcu. Czasami zabijają w trakcie, a czasami kobieta uchodzi z życiem, jak w przypadku Leny. Tym razem to ja zawiodłem. Będąc aniołem, mam dostęp do myśli wszystkich istot żyjących na tej planecie. Słyszę wszystkie modlitwy kierowane do mnie. Potrafię też zlokalizować każdego modlącego się i posłać mu pomoc. W tym przypadku nie zdążyłem. Nie zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje. Z przeznaczeniem nie możemy walczyć. Często wydaje mi się, że to wszystko jest zbyt trudne, ale to tylko chwilowe. Zaraz potem znajduję nowe siły i możliwości. Potrafię działać wielotorowo, rozdzielać zadania i jednocześnie prowadzić zwykłą rozmowę. Nie sprawia mi to najmniejszego problemu. Dlaczego więc w przypadku Leny nie dałem rady? Patrząc na nią, widzę tylko cierpienie i ból, który ją całkowicie obezwładnia. Moja Nel, a może moja Lena, bo przecież teraz takie nosi imię, jest niezwykle krucha. Tak bardzo chciałbym móc cofnąć czas. Być przy niej, by pamiętała, kim dla siebie byliśmy. Postanowiłem jednak nie ujawniać swojej tożsamości. Nigdy się nie dowie, kim naprawdę jestem. A teraz czeka mnie okrutny proces przywracania jej pamięci. Rafaela ma rację, ona musi się wszystkiego dowiedzieć, bo tylko w ten sposób pomoże policji. Muszę odblokować wszystkie koszmarne szczegóły tamtego wieczoru, tak by stróże prawa mogli złapać tego łajdaka. Łajdaka, którym ja nie byłem w stanie się zająć. Gdyby tylko było inne wyjście. Ale nie ma. Demon, który nadzorował całe zajście, już przypłacił to swoim istnieniem. Postarałem się o to zaraz po powrocie, gdy tylko dotarło do mnie, co się stało. Niestety, przybyłem zbyt późno. Po drodze ogłuszał mnie jej krzyk, błagania i w końcu modlitwa o śmierć. Mimo, że gnałem na złamanie karku, nie mogłem skrócić dystansu, jaki dzielił mnie od Leny. Tamtego wieczoru pędziłem jak szalony, a każda jej myśl rozrywała mnie od środka, paliła wnętrzności i mroziła mózg. Pałałem żądzą zabicia tej kanali. I jednocześnie słyszałem głos szefa. Głos mówiący, że tak ma być, że taki był plan. Jaki plan? Czy to jakiś okrutny żart? Czy to on kierował zdarzeniami? Nie, nie, to niemożliwe. Nie byłby do tego zdolny. Nie on. Na pewno nie. I tym razem powoli otworzyłam oczy, spodziewając się silnego światła. Zamiast tego ujrzałam turkusowe oczy Rafaeli. Uśmiechnęła się i odgarnęła mi włosy z czoła. Długo spałaś, Leno. Jak długo? Spytałam, choć tak naprawdę niewiele mnie to obchodziło. 14 godzin, powiedziała powoli, odwracając głowę do drzwi. Automatycznie i ja odwróciłam się w tę samą stronę, ale drzwi były zamknięte. Nagle ktoś zapukał. Zapewne Rafaela już wcześniej usłyszała zbliżające się kroki. Proszę! Odezwała się i zacisnęła pięści. To mnie zdziwiło, taka spokojna kobieta i zaciśnięte pięści?
Czego się wystraszyła lub co ją tak zdenerwowało? Do pokoju wszedł mężczyzna średniego wzrostu z lekką siwizną, pomimo młodo wyglądającej twarzy. Dodawała mu powagi. Był wyraźnie spięty. Dzień dobry, detektyw Kamil Phil. Przedstawił się przybysz. Jeśli czuje się pani na siłach, chciałbym zadać kilka pytań. Wyrzucił słowa na jednym wydechu. Wyraźnie chciał mieć to jak najszybciej za sobą. Spojrzałam z lękiem na Rafaelę. Ja i tak nic nie pamiętam. Odparłam. To nic, może w czasie rozmowy coś się pani przypomni. Powiedział z naciskiem. Szczerze wątpię, ale proszę. Wycedziłam przez zęby. Ból wydawał się do opanowania pewnie dzięki lekom. Powinnam dać sobie radę, pomyślałam. Czy możemy zostać sami? Detektyw spojrzał na Rafaelę. Nie! Krzyknęłam. Bałam się zostać sam na sam z mężczyzną, choćby nawet był policjantem. Niech siostra Rafaela zostanie. Detektyw Phil zmieszał się jeszcze bardziej, ale przytakując głową, zgodził się na to. Dobrze. Proszę powiedzieć, co pani robiła 11 września około godziny 18 na działkach ogrodowych Maki? Nie pamiętam, odpowiedziałam bez namysłu. Czego się spodziewał? Nagle ponownie ujrzałam ten błysk. Zamarłam. Moim oczom ukazała się altana i starszy człowiek. Sprzątałam ogródek, a kiedy skończyłam, weszłam do altany. Tam też trzeba było posprzątać. Uśmiechnęłam się do siebie. Wiedziałam, że starszy człowiek będzie zadowolony z pomocy. Wszystko, co obserwowałam, widziałam z boku, tak jakbym oglądała film. Do altany wszedł chłopak. Znam go. Zaraz, przecież to Daniel. Spotykam się z nim od kilku miesięcy. Patrzyłam nadal z boku, jak widz. Ja, którą widziałam w tym mglistym wspomnieniu, nie spostrzegła, że wszedł. A on zamknął drzwi na klucz. Zerknęłam na okno, robiło się ciemno i starszy człowiek odjechał na rowerze. Nie wiedziałam, co myśleć. Czułam jednak narastający lęk. Czemu? Przecież go znam. Wiem, że jest sympatyczny i uczynny. Co prawda to początek naszej znajomości, więc poza tym niewiele o nim wiem. Odezwał się nagle, aż podskoczyłam. Ryszard musiał jechać do domu. Poprosił, byśmy zamknęli, jak skończymy. Dobrze, w sumie już skończyłam, więc możemy iść. Widziałam odmalowujące się na mojej twarzy narastające napięcie. Nie tak szybko. Nie chciałabyś udowodnić mi, jak mocno mnie kochasz? Spytał z szyderczym uśmiechem. O czym ty mówisz? Odezwałam się, choć zaczynało do mnie docierać, w jakim położeniu się znalazłam. Poczułam się dziwnie, przyglądając się temu z boku. Było tak, jakby nie dotyczyło to mnie. Może czas, byś zrobiła mi dobrze, maleńka. Zachichotał, wyciągając nóż z zapaska spodni. Zamknęłam oczy. Nie chciałam tego widzieć. Mój oddech gwałtownie przyspieszył, ale zamknięcie oczu nie pomogło. To działo się w mojej głowie. Ponownie spojrzałam na siebie. Cofnęłam się, aż poczułam, że zahaczam nogami o brudną, poplamioną leżankę. Upadłam do tyłu, lecz natychmiast odsunęłam się od niego najdalej, jak mogłam. Na próżno. Pomocy! Mój krzyk ginął w czterech ścianach. Daniel błyskawicznie doskoczył do mnie, złapał jedną ręką za gardło, a drugą przyłożył nóż do szyi. Ani słowa, bo potężne ci to łapęcią szyję, kochanie. Wyszeptał mi do ucha. Zastygłam w bezruchu. Tylko bicie mojego przerażonego serca wydawało się wypełniać całe pomieszczenie. I ten oddech, szybki, podniecony, jego oddech. Dostrzegłam coś jeszcze. W rogu altany stał anioł, tak bardzo podobny do tego, którego widywałam czasami w snach. Przypominał Gabriela. Skrzydło miał lekko nastroszone, a ręce splecione na klatce piersiowej. Patrzył mi prosto w oczy, beznamiętnie i nieczule. Nad ramieniem Daniela zobaczyłam coś znacznie gorszego. Coś, co napawało mnie nieopisanym lękiem. To czarny majak, mgła unosząca się w powietrzu. Powodowała, że paraliżował mnie strach. Daniel rozerwał mi koszulkę. Brakowało mi tchu, widziałam moją siniejącą twarz. Widziałam, jak walczyłam o każdy milimetr sześcienny powietrza. Spostrzegłam ten przebłysk świadomości w swoich oczach. To determinacja i chęć życia obudziły się we mnie pod wpływem świadomości zbliżającego się końca. Ostatnimi siłami zmusiłam mięśnie do wysiłku i chwyciłam za nóż. Jednak zaraz krzyknęłam z bólu, choć właściwie bardziej wycharczałam niż krzyknęłam. Krew ciekła mi wzdłuż przedramienia. Zaczęła się szamotanina, dzięki czemu Daniel choć na chwilę zwolnił uścisk i mogłam złapać oddech. Powietrze wypełniło moje spragnione płuca. Nie widziałam szansy na ratunek, ale walkę do końca miałam wypisaną na twarzy.
Poczułam, że nóż wyślizguje się z mojej dłoni. Przechwyciłam go drugą ręką, bo palce lewej odmówiły posłuszeństwa. Pewnie poszły ścięgna, pomyślałam. To było naprawdę dziwne doświadczenie. Niby widziałam wszystko z boku, ale czułam to samo, co ta druga ja. Walcz do cholery! Dopingowałam samą siebie. Nie możesz się poddać. Wtedy jednak sprawy przybrały zły obrót. Daniel złapał mnie za włosy i uderzył moją głową o ścianę. Osunęłam się wiotka, bezwładna. Oprawca roześmiał się z zadowoleniem. Było tak się opierać? Kokietka z ciebie. Tyle, że teraz to będzie bolało. Patrzyłam oniemiała, jak on zaspokajał swoje żądze, pastwiąc się nad moim bezwładnym ciałem. Dzięki Bogu nic nie czułam. Patrzyłam na to wszystko półprzytomna. To niemożliwe. To nie działo się naprawdę. Ja chyba zwariowałam. Dlaczego nie krzyczę? Muszę krzyczeć. Może ktoś mnie uratuje. Leno, Leno. Głos Rafaeli wyrwał mnie z matni wspomnień. Nie krzycz, proszę. Nic ci nie grozi. Jestem przy tobie. Proszę się odsunąć. Musimy podać środek uspokajający. Ktoś z boku próbował przekrzyczeć ten huk w mojej głowie. Przestałam czuć cokolwiek. Cisza. Czas pokazać jej część wspomnień. Muszę to zrobić i to teraz. Policjant zaraz tu będzie. A może jednak poczekam? Wahałem się do ostatniej chwili. Czy dobrze robię? Gabrielu, musisz to zrobić. Teraz. Głos Ejkona był zdecydowany i nieznoszący sprzeciwu. Miał rację. Wiem, że muszę. Policjant wszedł i usiadł na krześle obok Leny. Poprosił Rafaela o wyjście, ale Lena stanowczo zaprotestowała. Instynktownie wiedziała, że przy niej jest bezpieczna. Policjant zadał pytanie. To musi stać się teraz. Przymknąłem powieki i uwolniłem jej wspomnienia. Jedyne, co mogłem dla niej zrobić w tej chwili, było umożliwienie jej spojrzenia na wydarzenia tamtej nocy z punktu widzenia obserwatora, a nie ofiary. Choć to zapewne naiwne z mojej strony, łudziłem się, że w ten sposób zmniejszę jej cierpienie. Teraz pozostało mi tylko bacznie obserwować jej reakcję. Źrenice Leny rozszerzyły się i zaniemówiła, a twarz zdała się nagle zastygłą maską. Widziałem razem z nią scenę po scenie. Czułem to samo, co ona, a moje pięści zacisnęły się z taką siłą, że mógłbym skruszyć diament. Detektyw Phil jeszcze kilka razy powtórzył pytanie. Niecierpliwił się, choć nie pokazywał tego po sobie. Wiedział, że tylko cierpliwością może coś wskórać. Oddech Leny przyspieszył, aż w końcu stał się spazmatyczny. Rafaela odwróciła głowę i zamknęła oczy. Ona też widziała to wszystko. Jedyną osobą nieświadomą tego, co się działo, był detektyw. I nagle ten krzyk. Spodziewałem się, że nastąpi, ale i tak mnie zaskoczył swoją intensywnością. Wszystkie pióra zjeżyły mi się na skrzydłach, a moje ciało przeszył nieprzyjemny dreszcz. Rafaela zerwała się z miejsca. Starczy. Syknęła. Wiedziałem, że mówi do mnie, jednak detektyw Phil odebrał to osobiście. Wstał blady jak ściana i wybiegł z pokoju. W tym samym momencie do sali wpadł doktor Samuel, niemal zderzając się z nim w drzwiach. Z zimną krwią odszukał odpowiedni medykament i natychmiast podał go Lenie. Po chwili wszystko ucichło i musiałem wysilić słuch, by usłyszeć, czy ona w ogóle oddycha. Patrzenie na Lenę w tym stanie sprawiało mi nieopisany ból. Tak bardzo chciałem przejąć jej cierpienie na siebie. Leżała teraz z szeroko otwartymi oczyma, ale jakby bez życia. Jak puste naczynie. Doktor Samuel po chwili wyszedł. Zostaliśmy sami. Nie wiem, jak mam pokazać jej resztę wspomnień. Skąd mam wziąć tyle siły? Jak ona to zniesie? Z odrętwienia wyrwały mnie słowa Rafaeli. Tak trzeba. Innej drogi nie ma. Musi przez to przejść. Sama kazałaś mi przerwać. Warknąłem, choć to do mnie niepodobne. Na jeden raz byłoby dla niej nie do zniesienia. Jej psychika jest teraz taka krucha. Pamiętaj, że resztę też musi zobaczyć. Poradzi sobie, jak tylko dojdzie do siebie. Tak, jak dojdzie do siebie. Odpowiedziałem zamyślony. Dajcie spokój. Wtrącił lekko zniecierpliwiony Ejkon. W czym tkwi problem? Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. Nikszty współczucia dla człowieka. Nie wiedział, że to Nel, ale to go nie usprawiedliwiało. Każda istota zasługuje na troskę. Zaopiekuj się Leną. Rzuciłem do Rafaeli i zniknąłem. Potrzebowałem pędu, by pozbyć się negatywnych emocji, zresztą chwilowo i tak nie byłbym przydatny.
Nie, kiedy była w takim stanie. Lot działał na mnie kojąco. Ta szybkość i ten maleńki świat pode mną. Chciałem jeszcze kogoś odwiedzić, kogoś, kto tęskni za Nel równie mocno, co ja. I nagle ujrzałem jej oczy. Oczy Nel, cudownie błękitne i roześmiane. Moja Nel, którą tak bardzo kocham, a jednocześnie tak dotkliwie ranię. Gabrielu, musisz zrozumieć, że to nie ty ją ranisz. Ty masz jej pomóc, choć to jest bolesne dla was obojga. Głos, który usłyszałem w mojej głowie, był spokojny i dobrze wiedziałem, kto do mnie przemawia. To dodało mi sił. Złożyłem skrzydła i pozwoliłem chwilę opadać mojemu ciału, by następnie przejść do pikowania. Upajałem się prędkością, odczułem silną potrzebę bycia z Leną. Natychmiast zamknąłem oczy i pozwoliłem się kierować instynktowi. Zrezygnowałem z moich wcześniejszych planów. Lot zakończyłem płynnie i delikatnie, choć rozłożone skrzydła ledwo mieściły się w jej sali. Lekko je złożyłem, bo chciałem, aby mogła je zobaczyć. Obiecałem, że będę w pełnym rynsztunku. Poza skrzydłami wyglądałem całkiem normalnie. Spodnie, buty, koszula. Podobałem się jej właśnie taki, choć ona wstydzi się swoich pragnień. Zresztą całkiem niepotrzebnie. To chodź do siebie, szepnęła Rafaela. Nabiera zdrowszych kolorów. Aegon wyleciał zaraz za tobą. Cieszę się. Dobrze, że mogę na tobie polegać. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Odpowiedziałem przyjaciółce, ignorując informacje o Aegonie. Wiem doskonale i nie zapominaj, że znam twoje myśli, podobnie jak ty znasz moje. Uśmiechnęła się do mnie z wdziękiem, a potem uniosła palec do ust. Lena się budziła. Czuję się otępiała, przyciężka umysłowo. Teraz już wiem, co się stało. Wszystko sobie przypomniałam. Wyciągnęłam rękę, wiedząc, że obok mnie jest Rafaela. Odkąd tu trafiłam, zawsze przy mnie była. I nie myliłam się. Poczułam jej dłoń na mojej. Jestem tu, powiedziała cicho. Wiem, jest też Gabriel. Czuję go. Odpowiedziałam, choć oczy nadal miałam zamknięte. Tak, jestem, Leno. Lepiej się czujesz? Zapytał. Dźwięk jego głosu działał na mnie kojąco. Chciałabym słuchać go zawsze, na okrągło. Nigdy by mi się nie znudził. Patrzył na mnie, jakby coś przeskrobał. Owszem, odpowiedziałam nieco lakonicznie. Leki działają na mój nastrój, ale jeszcze mocniej na moją mowę. Artykułowałam z wysiłkiem, klecąc krótkie zdania. Wiem, co się stało. Przypomniałam sobie. To dobrze, kochanie. Gdzie detektyw Phil? Chcę z nim porozmawiać, powiedziałam zdecydowana, by zeznawać. Wyszedł, musiał odreagować. Lekko go nastraszyłaś swoim krzykiem. Rafaela zdawała się zatroskana. Spojrzałam na Gabriela, a on uśmiechnął się czule. Nagle z jego twarzy znikł ten cudowny uśmiech. Zacisnął usta i kątem oka zerknął na drzwi. Następnie schylił głowę i z bólem zamknął oczy. Co się dzieje? Puk, puk. Rozległo się stukanie do drzwi. Proszę, detektywie, może pan wejść, powiedziała moja opiekunka. Lena czuje się już lepiej. Znowu ten błysk. Moja twarz poplamiona krwią, po szyi ciekła mi stróżka czerwonej cieczy. Ponownie znalazłam się w altanie. Czy to się nigdy nie skończy? Poczułam, że moje ciało zadrżało z przerażenia na widok tego, co robił mój oprawca. Posługiwał się nożem jak dźwignią, odsuwając jedną z moich nóg. Pod naciskiem ostrza skóra na niej rozwarła się, ukazując ciało od środka. Przez ułamek sekundy krew nie pokazywała się, by następnie gwałtownie się wylać. Cholera, krwawisz jak zażynany prosie. Warknął zdegustowany. Miałam nadzieję na więcej przyjemności. Jesteś beznadziejna. Uderzył mi pięścią w twarz, a moje ciało drgnęło. Odzyskałam przytomność. Z gardła tej drugiej mnie wyrwał się okrzyk bólu. Widziałam, jak krztuszę się własną krwią. Usta oprawcy wykrzywił grymas rozkoszy. No, nareszcie jesteś z powrotem. Nie myśl sobie, że to koniec. Plułam krwią i nie mogłam mówić. Ręka napastnika ponownie wróciła na moje gardło. Podduszał mnie coraz mocniej, co wyraźnie sprawiało mu satysfakcję. Zaczęłam kopać i wić się, przez to jego podniecenie rosło z każdą sekundą. Moja walka na niewiele się zdała. By mnie nieco uspokoić, uniósł rękę, w której zaciskał nóż i z impetem wbił go w mój bok. Zawyłam z bólu i przerażenia, a on się śmiał. Ten dźwięk pobrzmiewał mi w uszach. Obserwowałam, jak moje ciało drgnęło, a potem przestałam walczyć. Osunęłam się bezwładnie na podłogę.
Moja twarz zrobiła się sina, a widząc to, napastnik zwolnił uścisk, gdyż wyraźnie nie chciał jeszcze kończyć sprawy. No, kochanie, to jest to. Wycharczał zdyszany i powrócił do swojego zajęcia. Zaczęło się mi zbierać na wymioty, kiedy nagle moją uwagę przykuło ostrze noża pobłyskujące w powietrzu. W amoku podniecenia dźgało moje ciało raz za razem. Ból mnie otrzeźwił, wiłam się, jednak na próżno. Przykro mi, kochanie, zaraz zakończę twoje męki na zawsze. Mógłbym powiedzieć, że byłaś niezła, ale bym skłamał. Widzisz, żaden chłopak nie miałby już z ciebie pożytku. Tym samym nie widzę powodu, byś nadal żyła. Gdyby nie twoje głupie zachowanie, wszystko mogłoby się skończyć przyjemnością dla nas obojga. Mówiąc to, powoli się ubierała, następnie wilgotnym ręcznikiem doprowadził się do porządku. Widać było, że planował to wcześniej, bo pomyślał o wszystkim. Sama rozumiesz, że nie możesz żyć. Za dużo wiesz. Patrzył na mnie z góry, a jego twarz, niczym wenecka maska, była pozbawiona uczuć. Spojrzałam na moje ciało, które wyglądało jak zmasakrowana, zepsuta lalka. Obrzydliwa, zakrwawiona, nikomu już niepotrzebna. Zamknęłam oczy i przypomniałam sobie, że modliłam się wtedy o szybką śmierć. Nie miałam już siły walczyć. Byłam taka brudna. Chciałam się odwrócić, tak by nie patrzeć na to wszystko, ale mój mózg był dla mnie bezlitosny. Daniel zrobił krok w moją stronę i ostrożnie, żeby się nie ubrudzić, chwycił mnie za włosy. Przyłożył nóż do szyi. Chciał zadać ostateczny cios. Pamiętam, jak błagałam w myślach, by zrobił to szybko i sprawnie. Jednak on zawahał się, opuścił rękę i odepchnął mnie z taką siłą, że zatrzymałam się dopiero na ścianie. Zostawię to przeznaczeniu, maleńka. I tak masz niewielkie szanse na przeżycie, a świadomość, że twoje cierpienia jeszcze trwają, słodko utuli mnie do snu. Może pożyjesz jeszcze godzinkę, może kilka minut. Mało mnie to obchodzi. Na szybką śmierć trzeba sobie zasłużyć. Gdybyś jednak jakimś cudem przeżyła, pamiętaj, że jesteś kurwą i żaden chłopak cię nie tknie. Tylko ja byłem taki głupi. Jesteś nic nie wartym śmieciem. Jeszcze jedno. Wiem, że mnie słyszysz. Jeśli przeżyjesz, trzymaj język za zębami. Masz rodzinę, więc chyba nie chcesz, by coś przykrego ich spotkało. Jestem zdolny do dużo gorszych rzeczy. Możesz mi wierzyć. Splunął na podłogę i wyszedł. Nie trudził się, by usunąć jakiekolwiek ślady. Czuł się absolutnie bezkarny. Nadal widziałam moje zniszczone ciało. Taki wstyd. Sama się o to prosiłam. Ta myśl dudniła mi w głowie. Po co go prowokowałam? Po co się broniłam? To moja wina. Mogłam się zgodzić, a nic by się nie stało. Ale nie, ja chciałam być dziewicą. No to teraz pięknie wygląda ta dziewica. Moje myśli były nadal przytłumione. Byłam wręcz zobojętniała. Anioł, którego widziałam w rogu altany, zniknął. Tylko ta dziwna czarna mgła przemieszczała się po pomieszczeniu w dzikim tańcu. Widziałam, jak moje ciało ponownie drgnęło, a potem zaczęło się niezdarnie czołgać. Po dłuższej chwili ta druga ja dotarła do torebki i z wysiłkiem wydobyła komórkę. Nacisnęła przycisk z automatycznym wybieraniem numeru alarmowego. Usłyszałam, jak charcząc do słuchawki prosiłam o pomoc. W końcu moje ciało osunęło się bezwładnie twarzą do ziemi. Z oddali dało się słyszeć syreny policji i pogotowia. Słyszałam nawoływania. Spojrzałam na obcą mi istotę leżącą na podłodze. To nie mogło być moje ciało. To się nie działo naprawdę. Głosy wyraźnie zbliżały się do miejsca mojej hańby. W altanie panował półmrok. Jedynym źródłem światła była latarnia stojąca nieopodal budynku. Drzwi otworzyły się z hukiem i ktoś wpadł do środka z latarką w dłoni. Mężczyzna odszukał włącznik światła, który wcześniej Daniel wyłączył. Tu jest! Krzyknął. Hej, znalazłem ją! Lekarz, szybko! Zaraz za nim wbiegł lekarz. Na jego twarzy malowało się przerażenie. Chyba jest już za późno. Dodał mężczyzna, który dostał się do środka jako pierwszy. Ponownie znalazłam się w sali szpitalnej. Wizja zniknęła, a ja nie bardzo wiedziałam, co mam z tym wszystkim począć. Detektyw Phil przypatrywał się z mieszaniną podejrzliwości i przerażenia na twarzy. Leno, czy mnie słyszysz? Rafaela delikatnie dotknęła mojej ręki. Tak. Wybąkałam, nadal wstrząśnięta swoimi wspomnieniami. Co pani pamięta? Potrzebuję szczegółów, żeby złapać tego zwyrodnialca. Detektyw wyczekiwał w napięciu mojej odpowiedzi. Zastanawiałam się przez chwilę, co mam mu powiedzieć,
No bo przecież nieprawda. Nikt nie może mi pomóc. Prawda i tak niczego już nie zmieni. Postanowiłam więc udawać, że niczego nie pamiętam. Nic nie pamiętam, skłamałam. Przypomniałam sobie groźby Daniela. Nie mogłam pozwolić, by ktokolwiek z mojej rodziny dostał się w jego ręce. Na samą myśl o takiej możliwości w moim gardle pojawiła się ogromna klucha, a serce zaczęło mi łomotać. Zalałam się łzami. Nie chciałam patrzeć na detektywa, a wydawało mi się, że zobaczy wtedy moje kłamstwo i wszystko się wyda. Nie chciałam, by drążył dalej, bo samo myślenie sprawiało mi wiele bólu. Nic nie pamiętam, powtórzyłam jak mantrę i schowałam twarz w dłoniach. Jednocześnie usłyszałam ciche westchnienie Rafaeli, jakbym zawiodła jej oczekiwania. A może odebrałam to zbyt osobiście, bo wiem, że kłamie? Dobrze, przejdę za kilka dni. Chyba, że wcześniej coś sobie przypomnisz. Życzę zdrowia, do widzenia. Detektyw Phil wstał i czym prędzej wyszedł. Na jego miejscu też bym się ulotniła. Leno, Rafaela przesunęła się do mnie. Czy na pewno nic nie pamiętasz? Spytała, choć ton jej głosu sugerował, że domyśla się prawdy. Na pewno, szłam w zaparte. Jeśli postanowiłam zataić przed światem to, co wiem, muszę się pilnować. Sprawiałaś wrażenie osoby, która coś sobie przypomniała. Pielęgniarka ciągnęła dalej. Milczałam, bo wiedziałam, że ochrona moich bliskich jest na pierwszym miejscu. Sama uporam się z tym, co mi los zgotował. Nikt nie może mi pomóc. Czy jesteś pewna tego, co mówisz? Gabriel zapytał wyraźnie zaniepokojony. Tak pięknie wyglądał z tymi swoimi skrzydłami. Jego długie, ciemne włosy skutecznie odwracały moją uwagę od bólu. Chwilami miałam ochotę wtulić w nie twarz. Chciałam, by się uśmiechnął, bo jego uśmiech przypominał mi lidera zespołu Bon Jovi, w którym podkochiwałam się swego czasu. Gabriel chrząknął, sprowadzając mnie tym samym na ziemię i uśmiechnął się w ten cudowny sposób. No tak, czekał na odpowiedź, zebrałam myśli. Tak, jestem pewna. Musiałam grać najlepiej, jak potrafiłam, zapewniając tym samym bezpieczeństwo swojej rodzinie. Poza tym moja mama nie może się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało. Ile właściwie dni minęło, odkąd się tu znalazłam? Spytałam. Dzisiaj jest czwarty dzień. Rafaela była wyraźnie zasmucona. Nie mogłam znieść jej spojrzenia. Dlaczego moi rodzice jeszcze mnie nie odwiedzili? Zadałam następne pytanie, które mnie nurtowało. Pielęgniarka spojrzała na mnie i chwilę przypatrywała mi się w milczeniu, nim zdecydowała, co powiedzieć. Szybko wbiłam wzrok w swoje dłonie owinięte bandażami. Bałam się tego, co mogę usłyszeć. Byli tej samej nocy, kiedy cię przywieziono. Widziałam zatroskanie na ich twarzach. Twój tata płakał. Przerwała. Najwidoczniej wyraz mojej twarzy nie wróżył nic dobrego. Cała krew odpłynęła mi z twarzy, a serce zamarło. Dowiedzieli się. To koniec. Już nie mam czego szukać w domu. Co mam teraz zrobić? Gdzie się podzieję? To dlatego więcej się nie pokazali. Mama zawsze mi mówiła, że jak się puszczę, to nie mam po co pokazywać się im na oczy. A moja siostra? Zapewne cieszy się, że mam mnie z głowy. Co teraz? Kiedy tu trafiłaś, majaczyłaś. Rdziłaś w gorączce, żeby nic nie mówić twoim rodzicom. Rafaela odwróciła moją uwagę od rozpaczliwych rozmyślań, które mnie przytłoczyły. Uniosłam oczy i spojrzałam z nadzieją w jej twarz. Nakłoniłam lekarzy i policję, by nie wspominali im o gwałcie. Długo musiałam ich przekonywać, że to dla twojego dobra i choć nie powinni, ulegli moim argumentom. Możesz być spokojna. Twoi rodzice wiedzą tylko o brutalnym pobiciu z próbą zabójstwa. Masz prawie 18 lat i uważam, że możesz sama decydować, co powiesz, a co ukryjesz. Tu chodzi o twoje dobro. Mówiła szybko, a gdy skończyła, odetchnęła z wyraźną ulgą. Patrzyłam na nią zaskoczona. Niewiele osób starałoby się pomóc obcej dziewczynie w takim położeniu. Kamień spadł mi z serca. Ocaliła mnie pielęgniarka. Zrobiła dla mnie więcej, niż można by oczekiwać nawet od przyjaciela. Wiesz, że nikt jeszcze nie zrobił dla mnie tyle, co ty, Rafaelo? Emocje brały górę. Musiałabym wziąć się w garść, żeby dokończyć myśl. Jestem ci niezmiernie wdzięczna. Chciałabym móc nazwać cię moją przyjaciółką, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Rafaela przytuliła mnie do siebie. Szwy ciągnęły, a rany bolały, ale za wszelką cenę chciałam odwzajemnić uścisk.
Chyba to zauważyła, bo od razu zmieniła sposób, w jaki mnie obejmowała. Siedź spokojnie. Musisz uważać na szwy. Kobieta miała łzy w oczach. Ja zresztą też. Mam nadzieję, że nie potrzebujemy słów, by wiedzieć, że do końca życia będziemy przyjaciółkami, Leno. Jesteś dla mnie jak rodzina, której tak naprawdę nie posiadam. Powiedziała to spokojnie, lekko się uśmiechając. Dziękuję za wszystko. Nie wiedziałam, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Rozkleiłam się. Dlaczego moja własna matka tak mnie nie przytulała? Tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby mnie kiedykolwiek przytulała. Chyba nie za bardzo wiedziała, jak kochać dwie córki naraz. Wracając do tematu twoich rodziców, od tamtej pory, jak wiesz, nie pokazali się więcej. Twój tata dzwoni kilka razy dziennie i pyta o twoje zdrowie. Boi się o ciebie i tęskni za tobą. Chyba jednak za bardzo boi się swojej żony i córki. Rafaela zdawała się znać na wylot moją rodzinę. Dzwonił i ani razu nie chciał ze mną rozmawiać? Byłam zszokowana. Najwidoczniej mama jednak coś podejrzewa i dlatego trzyma go z dala ode mnie. A moja siostra, czy była tutaj? Spytałam, choć nie potrzebowałam odpowiedzi. Nie było jej, przykro mi. Podobno zapadła na jakąś kobiecą przypadłość. Sprawdziłam, co jest w jej kartotece w przychodni rejonowej. Rafaela zamilkła. Widziałam, jak toczy wewnętrzną walkę ze sobą. Wyraźnie wzdrygała się przed powiedzeniem tego, co wie. Spostrzegłam w jej oczach, że jednak podjęła decyzję i postanowiła powiedzieć mi wszystko. Nie ma żadnej wzmianki o jej chorobie. Co więcej, poszłam za ciosem i sprawdziłam wszystkie gabinety ginekologiczne w mieście. Dzięki znajomościom dowiedziałam się, że tamtego feralnego dla ciebie dnia ona usunęła ciążę. Twoja mama była razem z nią. Wiem, bo to ona zapłaciła za zabieg. Nie musisz się obarczać winą za całe zło. Ta dziewczyna nie zasługuje na twoje zainteresowanie po tym, co zrobiła. Pielęgniarka mówiła wyraźnie wzburzona. Pierwszy raz zobaczyłam u niej taką reakcję. Nie mówiła tego złośliwie. Była po prostu zdegustowana postawą mojej rodziny. Dla nich ważniejsza była córka po skrobance niż ciężko ranna pierworodna. Przekonałam się, że surowe poglądy i zasady były tylko dla mnie, a mojej siostrzyczki w żaden sposób nie dotyczyły, jak zwykle zresztą. No cóż, nic nie poradzę. Zrobiło mi się tylko przykro z powodu niewinnego dziecka, które przypłaciło życiem bezmyślność mojej siostry. Po tym, co usłyszałam, pomyślałam, że być może rzeczywiście oceniam się zbyt surowo. Może nie jestem taka zła? A jeśli chodzi o moich rodziców, to mam nadzieję, że zostanie im to przebaczone. Są, jacy są. Szkoda mi tylko mojego taty. Zawsze był dla mnie wsparciem. Pamiętam, jak bronił mnie przed mamą, gdy coś zmalowałam. Jeśli dostawałam od niego, to tylko po długich wyrzutach mamy, że niby powinien, bo sobie zasłużyłam. Koniec. Nie chcę o nich myśleć w ten sposób. Wybaczam im wszystko. Teraz było mi już tylko wstyd za nich. Spuściłam głowę. Przepraszam. Jestem senna. Mogę zostać sama? Dopiero teraz przypomniałam sobie, że cały czas był tu Gabriel i że przysłuchiwał się wszystkiemu. Na mojej twarzy zakwitł rumieniec, a wiedziałam, że Gabriel bacznie mi się przypatruje. Pewnie się zastanawia, czy jestem warta zachodu. Może myśli, że mamy z siostrą podobne charaktery i jestem zdolna do podobnych rzeczy, co ona? Łzy napłynęły mi do oczu. Ukryłam twarz w poduszce. Dobrze, zostawimy cię samą. Pamiętaj jednak, że każdy odpowiada za swoje czyny i nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Rafaela podeszła do drzwi, ciągnąc za sobą Gabriela. Wyglądało to co najmniej śmiesznie. O dziwo, mocowanie skrzydeł wytrzymało to przeciąganie. Zresztą odniosłam wrażenie, że się ruszają. Przez sekundę wydawało mi się, że nieznacznie, ale jednak się nastroszyły. Ma się te wyobraźnie, nie ma co. Gabriel spojrzał na mnie z czułością, a na jego twarzy znowu pojawił się ten cudowny uśmiech, za który mogłabym oddać życie. Podnosił mnie na duchu. Teraz było mi już głupio prosić, by zostali, choć nagle poczułam, że nie chcę zostać sama. Moje myśli nie są spójne. Sama nie wiem, czego tak naprawdę chcę. Położyłam się i przymknęłam powieki, mając nadzieję na sen. Mój mózg miał jednak inne plany. Myśli wirowały wokół jednego tematu. Nie chcę wracać do domu. Potrzebuję azylu, w którym dojdę do siebie, gdzie będę mogła poukładać sobie wszystko w głowie i dostanę wsparcie oraz dobre słowo. Tylko tyle teraz potrzebuję. Tylko i aż tyle.
Rozważając wszystkie możliwości, doszłam do wniosku, że jest jedno miejsce, gdzie mogę to wszystko otrzymać. Podniosłam się zbyt raptownie, bo poczułam silny ból i pieczenie. Zignorowałam jednak niedogodności i z szafki obok siebie wzięłam telefon dosyć niezdarnie, gdyż przeszkadzały mi opatrunki na dłoniach. Zresztą lewą rękę miałam usztywnioną, co jeszcze bardziej utrudniało zadanie. Pomyślałam, że przydałaby mi się pomoc. Uparcie jednak próbowałam sama włączyć komórkę. Nie da się, cholera! Rozległo się pukanie do drzwi. Puk, puk. Proszę, wejdź, Rafaelo. Wiedziałam, że to ona. Mogę? Pielęgniarka wsunęła głowę przez uchylone drzwi. Oczywiście, nie mogę zasnąć, za dużo myślę. Pomożesz mi wybrać numer w telefonie? Nijak nie potrafię sama. Damy radę. Weszła do sali i usiadła obok mnie. Jaki numer mam wybrać? Odszukaj proszę w książce kontaktowej numer do cioci Marleny, poprosiłam zakłopotana. Po chwili oddała mi telefon z wybranym kontaktem. Niezdarnie chwyciłam aparat i próbowałam przytrzymać przy uchu. Nic z tego, nie dam rady. Pytającym wzrokiem zwróciłam się do Rafaeli. Uniosłam brew i przymknęłam oczy, czując narastającą irytację. Byłam zła na samą siebie, że nie potrafię. Rafaela zrozumiała i przytrzymała mi komórkę. To niesamowite, że nie muszę jej wszystkiego tłumaczyć. Uśmiechnęłam się do niej, wsłuchując się z napięciem w sygnał. Chciałam porozmawiać z ciocią z kilku powodów. Była mi bliższa niż własna matka. To bezstronna, uczciwa i empatyczna kobieta oddana swojej rodzinie, która zawsze potrafiła wysłuchać mnie spokojnie, nie osądzając, a wręcz wspierając dobrą radą i to bez protekcjonalnego tonu, który moja mama stale uderzała. Poza tym zamierzałam do niej wyjechać na miesiąc, może dwa. Chciałam uciec od Daniela, mamy, mojej siostry i tego, co się tu działo. Daleko, jak najdalej się da, dojść do siebie przy jej wsparciu. Usłyszałam sygnał, jeszcze jeden. Może jej nie ma, bo wyszła do ogrodu? Tak, słucham, odezwał się głos w słuchawce. Znajomy głos. Dzień dobry, ciociu, mówi Lena. Nagle poczułam kluchę w gardle. Kochanie, co się stało? Jej reakcja była natychmiastowa. Coś złego, ale porozmawiamy o tym, jak tylko się spotkamy. Teraz nie jestem w stanie dłużej rozmawiać, nie wyjąc do słuchawki. Czy mogłabym za kilka, no może za kilkanaście dni przyjechać do ciebie i pomieszkać jakiś czas? Urwałam w oczekiwaniu na odpowiedź. Odpowiedziała bez chwili wahania. Oczywiście, wiesz, że nie musisz o to pytać. Zawsze znajdzie się miejsce dla ciebie. Czy na pewno nie chcesz teraz opowiedzieć mi o swoim kłopocie? Nie, ciociu, jeszcze nie. Prosiłabym cię jednak o jeszcze jedną przysługę. Czy mogłabyś wymusić na mojej mamie, by wysłała mnie do ciebie pod byle pretekstem? Powód jest nieważny, byleby się zgodziła. Co ty na to? Myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Widzę, że jesteś zdesperowana. Możesz na mnie liczyć. Wszystko załatwię. Bądź spokojna. Dziękuję, ciociu. Muszę kończyć. Nic jej nie mów w naszej rozmowie. Zadzwonię za kilka dni. Kocham cię, ciociu. Całuję. Pa. Głos uwiązł mi w gardle. Wszystkim się zajmę. Pa. Przymknęłam oczy. Mokre krople ponownie rozpoczęły taniec na moich rzęsach. Co się dzieje? Rafaela przyglądała mi się z niepokojem. Ile jeszcze zostanę w szpitalu? Puściłam jej pytanie mimo uszu. Wszystko dobrze się goi, więc może tydzień, jeśli wszystko będzie w porządku. Czekałem, aż Lena zaśnie. Dopiero wtedy zdecydowałem, by zmaterializować się obok Rafaeli. Dlaczego skłamała, dobrze wiemy. Jej intencje nie są dla nas zagadką. Wiemy, czym się kieruje, jednak tym samym pozwala mu chodzić na wolności. To tylko kwestia czasu, aż dopadnie następną ofiarę lub poczuje się zagrożony i będzie próbował dokończyć, co zaczął. To jej decyzja. Nie możemy naciskać Gabrielu. Jeśli ona uważa, że tak będzie lepiej, ma do tego prawo. Tak, wiem, powiesz zaraz, że to jej życie. A ten drań, ma mu to ujść na sucho? Myślę, że dostanie nauczkę. Jeśli ona sama o to nie zadba, to my na pewno. Tylko pamiętaj, że nam nie wolno go karać. Wiem, mogę jednak tak pokierować ludzkimi myślami, by dostał to, na co zasłużył. Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne i że Lena zdecyduje się jednak zeznawać. Nie liczyłabym na to. Przyjaciółka podeszła do okna. Masz rację, to się raczej nie zdarzy.
Powoli i cichutko podszedłem do łóżka Leny. Jest taka krucha, jak chińska porcelana. I jak w chińskiej porcelanie niebiesko-fioletowy barwnik zasinień przezierał przez jej jasną skórę. Tylko ten wzór nie był miły dla oka. Oddychała równomiernie, bo zadbałem o jej spokojny sen. Nie chciałem, by śniła o wydarzeniach tamtego wieczoru. Tak bardzo chciałem ją pogłaskać, tulić, być blisko. Nie mogę. Lena boi się mężczyzn, stara się unikać kontaktów z nimi i tylko toleruje moją obecność. Choć pewnie jest tak dlatego, że sama nie wie, co do mnie czuje. Jestem skromnym dodatkiem do ponurych dni spędzonych w szpitalu. Postanowiłem, że odwiedzę ją jeszcze tylko kilka razy. Teraz nie mogę się jej narzucać, musi w spokoju zdecydować, co do mnie czuje. Niezależnie od tego, co postanowi, zawsze będę czuwać tuż obok, niewidoczny. Nie zobaczy mnie i nie usłyszy. Teraz lepiej o to zadbam. Leki już nie blokują jej myśli, więc będę wiedział zawczasu, kiedy się obudzi. Rano odesłałem Ejkona. Spełnił swój obowiązek i teraz nudził się, obserwując, jak wraz z Rafaelą trzęsiemy się nad każdym grymasem bólu na twarzy Leny. Nadal nie zdawał sobie sprawy, że to Nel. Mój pobyt w szpitalu dobiegł końca. Rodzice wyszli kilka minut temu. Wiedzą tylko tyle, że zostałam napadnięta. Nic więcej. Nie powiedziałam im, kto to zrobił. Nikt o tym nie wie. I to się nie zmieni. Nie mogłam ryzykować. Mój nastrój uległ znacznej poprawie. To ostatnie chwile w tym pokoju. Chyba pogodziłam się z tym, co mi się przytrafiło. Część mnie i tak umarła w tamtej altanie na brudnej podłodze. Nawet duża część, bo w środku czuję się pusta. Przyjmuję posiłki, gdyż wiem, że muszę, ale tak naprawdę niemal nic nie sprawia mi przyjemności. Jedyną przyjemnością są niestety coraz rzadsze wizyty Gabriela. Innych mężczyzn boję się jak ognia. Każdy ich gest odbieram jak atak na mnie. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie nigdy nie pozwolę, by którykolwiek się do mnie zbliżył. Gabriel za to działa na mnie inaczej, kojąco. Może dlatego, że wie o mnie wszystko, bo poznałam go, zanim przypomniałam sobie, co się stało? I już wtedy go pokochałam. Jest cierpliwy i z uwagą słucha, co mam do powiedzenia. Nie ocenia i nie gani. Wie, że krytyki teraz nie potrzebuje. Zresztą i jego, i Rafaele pokochałam jak rodzinę. Przyszło mi to tak łatwo, więc jak mam się teraz z nimi pożegnać? Na moim sercu pojawiły się nowe rysy. Jeszcze chwilę i pęknie na tysiąc maleńkich kawałeczków, których nie da się pozbierać. Muszę być silna. Przecież każde z nich ma swoją rodzinę, swoje życie. Po co im kula u nogi? W dodatku wybrakowana i porysowana? Ciężko jest mi mówić. Zwróciłam się do Rafaeli, która pomagała mi zebrać rzeczy. Coś cię boli? Tego się nie da uśmierzyć lekami. Kilka głębszych wdechów pomogło. Nie wiem, jak wam dziękować za troskliwą opiekę. Łzy popłynęły po mojej twarzy. Podniosłam dłoń, by jak najszybciej ukryć wzruszenie. Zmazać z oblicza dowód słabości. Jednak przed moją przyjaciółką nie da się niczego ukryć. Ma chyba radar, zmora jedna. Zatrzymała moją rękę w pół drogi. Nie wstydź się, Wes, szepnęła. Emocje trzeba uwalniać. Nie wolno ich tłumić, bo w ten sposób mogą wyrządzić zbyt wielkie szkody. Łzy oczyszczają duszę. Pozwól im płynąć. Drugą ręką złapała mnie delikatnie za podbródek, unosząc w ten sposób moją głowę lekko do góry. Była wyższa ode mnie, więc tylko w ten sposób mogła spojrzeć mi prosto w oczy. Uśmiechnęła się czule. Udało mi się jakoś zapanować nad swoimi emocjami. Gabriel był jakby nieobecny. Jakaś sprawa mocno zaprzątała jego myśli. Po chwili podszedł do mnie. Mogę cię przytulić? Spytał z dalece posuniętą ostrożnością. Uśmiechnęłam się, a on w tym samym momencie wyciągnął ramiona w moją stronę. Zachęcona jego gestem, pierwszy raz pozwoliłam sobie na chwilę zapomnienia. Wtuliłam się w jego mocne ramiona, a moje serce wykonało woltę, wprowadzając się tym samym w dziki galop. Od tak dawna marzyłam o tym, by mnie objął, chciałam poczuć zapach jego skóry. Wzięłam głęboki wdech, ale on nie miał praktycznie żadnego zapachu. Pachniał świeżym, górskim powietrzem, nawet jego pióra nie wydzielały tak charakterystycznej, jakby się wydawało dla siebie woni. Naprawdę dziwne, przecież każdy człowiek wydziela jakiś zapach. Szybko jednak o tym zapomniałam. Jego długie, ciemne włosy miękko opadały mi na twarz, sprawiając, że po plecach przeszedł mi delikatny dreszczyk. Teraz marzyłam tylko o tym, by ta chwila trwała wieki.
Uniosłam głowę, by spojrzeć na jego twarz i zobaczyłam, jak on wpatruje się we mnie oczyma pełnymi miłości. Idiotka, co ja sobie wyobrażam. Głupia, goniłam się w myślach. Nie mogę sobie wyobrażać podobnych rzeczy, to niezdrowe. Dzisiaj się rozstaniemy i więcej go nie spotkam. Mało wycierpiałam? Do pełni szczęścia potrzebny mi tylko zawód miłosny. Gabriel przytulił mnie jeszcze mocniej, o dziwo, nie sprawiając mi przy tym bólu. Poczułam się tak błogo, bezpiecznie. Z rozmarzenia wyrwała mnie paskudna, namolna myśl. Przecież on jest starszy ode mnie przynajmniej o 6 lat. Takim mężczyznom potrzeba już innego kontaktu z kobietą. Ja nie mogę. Nagle i bez ostrzeżenia ponownie ogarnęła mnie panika. Pomieszczenie zawirowało. Poczułam tylko, jak moje ciało staje się bezwładne. Myślałem, że nigdy nie wyjdą. Prześwietlałem ich duszę na wskroś. Ledwo wytrzymałem ich towarzystwo. Zawistne, zakłamane istoty. Jak matka z siostrą mogą tak traktować Lenę? Takie marne istnienia, a tak wiele zła w nich tkwiło. Ojciec trzymał się z boku. Czuł fałszywe intencje swoich kobiet. Wiedział doskonale, co obie myślą o Lenie. Milczał zawstydzony. Cieszył się chwilową bliskością starszej córki i tylko to liczyło się dla niego w tamtej chwili. Salę opuścił jako ostatni, pocałowawszy ją w czoło. Z trudem powstrzymywał łzy. Kocham cię, córeczko. Wyszeptał tak, by nikt oprócz niej go nie usłyszał. Ja ciebie też, tato. Dbaj o siebie. Niedługo wrócę. Przez moment Lena była szczęśliwa. Zostaliśmy w trójkę. Po jej chwilowym szczęściu nie pozostało nic. Moje wnętrze było rozdarte, bo słyszałem, co się dzieje w tej główce. Uśmiech Leny znikł razem z jej tatą, a twarz przybrała postać zimnej, pozbawionej uczuć maski. Po chwili odezwała się, choć nie bardzo wiedziała, jak zacząć. Ciężko jest mi mówić. Zaczęła bez składu i ładu. Rafaela natychmiast przyskoczyła do niej. Przestraszyła się, że coś ją boli. Coś cię boli? Spytała, składając pod koszulek Leny. Przyjaciółka spojrzała na mnie znacząco. Pokiwałem przecząco głową. Nic ją nie bolało. Nic, prócz duszy. Tego się nie da uśmierzyć lekami. Odparła Lena. Potrzebowała chwili, by się opanować i dokończyć to, co chciała powiedzieć. Nie wiem, jak wam dziękować za troskliwą opiekę. Wiedziałem, że chciała powiedzieć dużo więcej, a jednak nie pozwoliła sobie na to. Dostrzegłem łzy na jej policzku i desperację w oczach. Chciała ukryć emocje, ale Rafaela szybko wyprowadziła ją z błędu i wytłumaczyła, że okazywanie uczuć to nic złego. Tak bardzo chciałam ją przytulić, jednak powstrzymywała mnie myśl, że to nie najlepszy pomysł. Podejrzewałem, jak mogłaby zareagować na dotyk mężczyzny. Obawiałam się, że jej umysł mógłby chcieć uciec w niebyt, jak to zwykł robić ostatnimi czasy. Nie chciałem, by strach paraliżował ją w mojej obecności. Tak mocno ją kocham. Jednak potrzeba bliskości była zbyt silna. Wiedziałem, że i ona podświadomie tego chce. Czy mogę cię przytulić? Przełamałem się, wyciągając jednocześnie ręce w zapraszającym geście. Co ja robię? Lena spojrzała na mnie. W jej oczach pojawiła się nuta wahania, lecz po chwili powrócił ten piękny, ciepły uśmiech. Podeszła do mnie i bez cienia lęku wpadła w moje ramiona. Objąłem ją szczelnie, tak by przynajmniej przez chwilę była tylko moja. Słyszałam, jak serce jej przyspieszyło. Wyraźnie wstydziła się swoich reakcji. Tak, ona mnie kocha. W tej chwili liczyło się tylko to. Pomimo śmierci, która nas rozłączyła, dusza Nel odnalazła zagubione uczucie. Dało się odczuć, iż zastanawia się, jak po takich przejściach mogła się tak szybko zakochać. Czuła do mnie dokładnie to samo, co ja do niej. To niesamowite. Trzymałem mój skarb w ramionach. Taką ciepłą, kruchą istotę, niczym nie przypominającą w swej cielesności mojej Nel, ale to ta sama dusza. Podniosła głowę, a nasze spojrzenia się spotkały. Radość zupełnie mną zawładnęła. Jednak jej myśli cały czas przeskakiwały z tematu na temat. Dziwiła się, że nie pachnę jak człowiek i wyczuwała woń naszych ukochanych gór. Niestety, nim się obejrzałem, zaczęła zaprzątać sobie głowę nie tym, co trzeba. Przytuliłem ją jeszcze mocniej, bo wiedziałem, że zaraz straci kontakt ze swoim ciałem. Nie myliłem się i tok myślenia diametralnie zmienił tor. Nagle zaczęła rozmyślać nad tym, co dla mnie było zupełnie nieistotne. Zemdlała od nadmiaru wrażeń. Przygotowany na taką ewentualność, uniosłem jej lekkie ciało i delikatnie ułożyłem na szpitalnym łóżku.
Rafaela zniknęła. Ona też potrzebowała oczyszczenia. Zdawała sobie sprawę, że Lena po chwili odzyska świadomość i że ma niewiele czasu, by pozbierać w odosobnieniu myśli. Wykorzystałem nieświadomość Leny, by odrobinę przyspieszyć gojenie się najgorszych ran. Nie było to trudne. Nie dla mnie. Oczywiście wiedziałem, że nie mogę się zagalopować. Musi to wyglądać na normalny proces gojenia. Przynajmniej na powierzchni. W środku wszystko jest już dobrze. Będzie odczuwała jeszcze nieznaczne pieczenie i będzie miała wrażenie, że rany nadal ciągną. Ale to konieczne, by nie wzbudzać podejrzeń. Nikomu nie jest potrzebny oficjalny cud. Dopiero bym obedwał od szefa. W oczekiwaniu na to, aż odzyska świadomość, zacząłem analizować zachowanie Leny. Wiem, że ukrywa prawdę. Nie jest to jednak najrozsądniejsze rozwiązanie. Ubłagała wszystkich dookoła, by nie mówili rodzinie o gwałcie. Nikt nie potrafił jej odmówić. Choć powinni. Zresztą ja też uległem. Zawsze jej ulegałem i to się nie zmieniło. Postanowiłem, że sam zajmę się Danielem. Nikogo już nie skrzywdzi. Muszę zyskać tylko sojusznika. Jako anioł nie mogę sam wymierzyć kary, ale gdyby znalazł się człowiek, który sam wpadłby na to, by wyprostować tego gada, wtedy mogę mu pomóc, chroniąc go i pilnując, by nie stała mu się żadna krzywda. A trzeba też dopilnować, by gad przeżył i zapamiętał nauczkę. Nie jestem okrutny. Jestem po prostu sprawiedliwy. Oko za oko. Odsunąłem się od Leny w chwili, gdy poczułem, że powraca do świadomości. Wiem, że mimo wszystko odczuwa dyskomfort. Ma do tego prawo. Mam jednak nadzieję, że kiedyś ponownie zechce mnie przytulić. Być blisko mnie. Pakuję się w kłopoty. Góra nie będzie zadowolona z tego, co robię, ani z tego, co czuję. Co z tego? Tyle razem wycierpieliśmy. Nie pozwolę, by coś jej się stało. Nie chcę jej ponownie stracić. Stałem, przypatrując się Lenie dłuższą chwilę. Otworzyła oczy i od razu oblała się rumieńcem. Ułamek sekundy wcześniej Rafaela zmaterializowała się tuż obok mnie. Była w wyraźnie lepszym humorze. Lena usiadła niepewnie, doszła do siebie. Długo byłam nieprzytomna? Kilka minut, kochanie. Niewiele straciłaś, w gruncie rzeczy nic. Rafaela uśmiechała się do niej promiennie. Widziałem, że Lena nie bardzo wie, co ma zrobić z oczami. Unikała mojego wzroku. Słyszałem wyraźnie, jak bardzo jest zawstydzona swoim omdleniem. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie się krępujesz, zacząłem. Jesteś jeszcze osłabiona i takie rzeczy są całkiem normalne. Podsunąłem jej teorię, za którą mogła ukryć swoją słabość. Tak, najwidoczniej nie jest ze mną tak dobrze, jak myślałam. Podchwyciła w lot moją myśl. Jednak przepraszam za kłopot. Nie bądź głupia. Aż stuliłem uszy. Takie słowa z ust Rafaeli? No, no. Musisz nauczyć się jednego. Przepraszaj tylko wtedy, gdy naprawdę zrobisz coś złego. Nie przepraszaj za to, że żyjesz, Leno. Zobacz, jak wiele osób jest ci winnych przeprosiny i zadośćuczynienie za złe słowa i czyny. Nigdy cię nie przeproszą, ale możesz z tym żyć. To oni zostaną rozliczeni i to szybciej niż im się wydaje. Ceń siebie i myśl o sobie pozytywnie, zwłaszcza teraz. Nie daj się tłamsić, poniżać i poniewierać. Jeśli będziesz postrzegać siebie w jasnych kolorach i superlatywach, inni będą cię odbierać tak samo. Wiem, że gadam od rzeczy, ale nie pozwolę, by cię krzywdzono. Jesteś dla mnie ważna. Pamiętaj, że jesteśmy przyjaciółkami. Lena patrzyła na nią z otwartą buzią. Rafaela też nie spodziewała się po sobie takiej przemowy. W końcu Lena wybuchła śmiechem. Rafaela przyłączyła się do niej niemal natychmiast. Po chwili i ja wtórowałem kanonadzie śmiechu. Łzy radości to miła odmiana. Mam nadzieję, że teraz tylko takie będę widywać u mojej ukochanej. Atmosfera w pomieszczeniu aż iskrzyła od dobrej energii. Nie opuszcza mnie jednak przeczucie, że to jeszcze nie koniec kłopotów. Moja intuicja mogłaby czasami się mylić. Zdałem sobie sprawę, że muszę stale przy niej być i to nie tylko pod anielską postacią. Być może to tylko wymówka, by móc z nią normalnie rozmawiać, być z moją miłością, zwłaszcza teraz, kiedy i ona odkryła, że mnie kocha. Kocha mnie. Jak to pięknie brzmi. Padłem na genialny pomysł. Odwiedzimy Lenę u jej cioci. Zdążyłem prześwietlić duszę tej kobiety i wiem, że przyjmie nas z otwartymi ramionami. Ma dobre serce. Przez chwilę wahałem się. Przeczesałem myśli Leny i wywnioskowałem, że ona również sobie tego życzy. Czy moglibyśmy złożyć ci wizytę, kiedy będziesz u cioci? Zacząłem z partyzanta. Wiedziałem, że muszę grać w otwarte karty. Mam mało czasu, niedługo będzie miała autobus. Nie wiem, czy byłoby to właściwe.
Zaczęła, a jej myśli krążyły wokół zasad moralnych. Tak, chciałabym, byście mnie odwiedzili. Odpowiedziała szybko, a rumieniec pokrył całą jej twarz. Bardzo pragnie być przy mnie i jednocześnie obawia się, to sobie pomyślę. Boi się pozostania ze mną sam na sam. Zabolało. Tak bym chciał, by czuła się przy mnie swobodnie, bez lęku. Gabrielu, ale ty jesteś taktowny. Nuta sarkazmu wdarła się w wypowiedź Rafaeli. Mam nadzieję, Leno, że kolega nie wywiera na tobie presji. Jak możecie tak myśleć? Chociaż jakby się zastanowić, to i owszem. Nie miałam innego wyjścia. Musiałam się zgodzić. Wydaje mi się to wysoce niestosowne, Gabrielu. Lena zaśmiała się szczerze. Może zajdziecie ze mnie, co? Prychnąłem, udając obrażonego. No wiesz, kiepski z ciebie aktor. Jakim cudem dostajesz jakiekolwiek oferty pracy? Lena roześmiała się. Dobra jest w te klocki. Dobrze ci tak, paskudo. Rafaela bawiła się wyśmienicie moim kosztem. Nieładnie się wpraszać, ale skorzystamy skwapliwie z tego bądź co bądź wymuszonego zaproszenia, Leno. Nasza podopieczna wybuchła gromkim śmiechem. Wyraźnie się ucieszyła, że jeszcze nas zobaczy. W takiej sytuacji nie potrzebuję czytać jej myśli. Znam też powód radości Rafaeli. Ma nadzieję, że Lena domyśli się prawdy o sobie. O tym, że tak naprawdę nazywa się Nel i że przez tysiąclecia była aniołem. To irracjonalne z jej strony. Zdaję sobie przecież sprawę, że mózg człowieka nie wytrzyma takiego obciążenia. Ludzie posiadają zbyt mało miejsca na twardym dysku. Prawdę mówiąc, nie potrafią nawet korzystać z tego, co mają. Nie będę chyba złośliwy, jeśli powiem, że niektórzy korzystają tylko z połowy mózgu i dzięki temu mogą się szczycić adekwatnym do umiejętności określeniem. Ja jednak liczę na cud. Mam nadzieję, że po swojej śmierci, która nastąpi, myślę, za kilka dziesięcioleci, Lena na powrót stanie się aniołem. Lepiej anielicą, oczywiście dla mnie lepiej. Nasza miłość nadal pozostanie platoniczna, w końcu takie są reguły, ale to nie zmienia faktu, że przyjemniej będzie mi się tulić do Nel niż Nila. Obiecał, że przyjedzie. Moje serce wystukiwało takt It's My Life Bon Jovi'ego. Dobry wybór, moje serce ma gust. Ta piosenka wpadła mi w ucho właśnie tu. To w szpitalu usłyszałam ją po raz pierwszy. Zawsze będę ją kojarzyć z Gabrielem i z moim uczuciem do niego. Oczywiście cieszę się, że Rafaela też się pojawi. Oprócz wsparcia dawała mi komfort psychiczny. Jednocześnie nie muszę się martwić, co ludzie w wiosce pomyślą, widząc odwiedzającego mnie samotnego mężczyznę. O tak, mieliby do gadania. W końcu byłoby to wydarzenie na skalę światową, w ich mniemaniu oczywiście. Cieszę się, że nasze rozstanie nie będzie zbyt długie. Wiem, że innego wyjścia nie ma. Oni mają swoje życie, a ja swoje. Mam tylko nadzieję, że nie skończy się na jednej wizycie. Będę naprawdę najszczęśliwszą nastolatką na świecie, jeśli dotrzymają słowa. Niczego więcej do szczęścia nie potrzebuję. Kocham was z całego serca. Wyznałam im to, co czułam, bardziej kierując swoje wyznanie do Gabriela. My ciebie również, pamiętaj o tym, odpowiedziała przyjaciółka. Przez sekundę zdawało mi się, że wiedziała, do kogo przede wszystkim kierowałam swoje słowa. Gabriel zwiesił głowę, przybrał pozycję człowieka, któremu coś się odbiera. Zbyt wiele sobie obiecuje. Jak ktoś tak doskonały mógłby zwrócić uwagę na dziecko, w dodatku wybrakowane? Wolę jednak wierzyć w to, że horror może się zakończyć bajką. Przecież wszystko jest możliwe. Przy nim odkryłam pokłady miłości, do których nie miałam wcześniej dostępu. To coś wyższego, wznioślejszego niż zwykłe zakochanie. Może postrzegam moje uczucie w ten sposób, bo nigdy czegoś podobnego nie doświadczyłam? Zresztą w moim krótkim jeszcze życiu doczekałam się niewielu dobrych chwil. Jestem pewna, że dzisiaj jest pierwszy dzień mojego nowego, lepszego życia. Chcę w to wierzyć. Już nigdy więcej czarnych myśli, nigdy więcej łez. Moment, łzy mogą być, ale łzy radości. Łzy oczyszczają duszę. No niech jej będzie. Faktycznie może mieć rację, kiedy popłaczę sobie do poduszki, później czuję się lepiej. Otrząsnęłam się z zamyślenia. Dziękuję jeszcze raz, za wszystko. Wiem, że to wasza praca, mimo to jestem wam wdzięczna i będę do końca moich dni. Planuję długie życie, więc to trochę potrwa. Mogę sobie planować. Ha. Ciekawe, co knuje Daniel? Jego plany mogą znacznie odbiegać od moich. Przerwałam swoje rozmyślania. Tu macie mój numer telefonu. Gdy tylko poczujecie ochotę, by mnie odwiedzić, przyjmę was z radością. Podałam im karteczki wycięte z gazety, tylko tym dysponowałam. Na każdej widniał mój numer telefonu, nic więcej.
Zaraz mam autobus, za 10 minut, więc pożegnamy się już teraz. Trzymajcie się i opiekujcie innymi pacjentami tak samo jak mną. Jesteście wielcy. Mój ponad 2-tygodniowy pobyt w szpitalu dobiegł końca. Trzymaj się, maleńka. Rafaela przytuliła mnie mocno, co przypomniało mi o moich ranach. Nie pokazałam jednak, że coś mnie boli. Odwzajemniłam uścisk i spojrzałam na Gabriela. Stał z wyciągniętą ręką, jakby chciał mnie dotknąć. Jego wysunięta dłoń wyglądała dokładnie jak jedna z dłoni na fresku Stworzenia Adama, Michała Anioła. Wydawało mi się, że cierpi, ale to było chyba złudzenie. Nie chciałam przeciągać. Wyślizgnęłam się z uścisku przyjaciółki i chwyciłam za torbę, którą przywieźli mi z domu. Gabriel podszedł i ucałował mnie w czoło. Zadrżałam i nie był to dreszcz spowodowany lękiem. Nie przedłużając całej ceremonii, odwróciłam się i wyszłam. To był jedyny sposób, by ukryć łzy napływające mi do oczu. Wybieram się do mojego azylu. Do ludzi, którzy kochają i rozumieją drugiego człowieka. W domu czułabym się nie na miejscu, odizolowana i nacenzurowanym. Nie tego potrzebowałam. Rodzice mają moją siostrę, która potrafi skutecznie wypełnić miejsce po mnie. Nie mam nic przeciwko temu, w sumie całkiem mi to odpowiada. W końcu przecież mama pokazała, kto jest dla niej ważniejszy. Tata to inna historia. On wie, że go kocham i nic z tego nie zmieni. Nie byłabym sprawiedliwa, nie dodając, że mamę i siostrę też kocham na swój sposób. Tak jak można kochać kogoś, kto cię odrzucił. Poza tym nie chcę komplikować tacie życia. Po co mu kłótnie w domu wszczynane przez moją siostrę i matkę? On potrzebuje spokoju, ma już swoje lata. Zresztą ja też potrzebuję spokoju. Wyjazd to jedyny sposób, by sobie i jemu zapewnić ten komfort. Jestem pod wrażeniem siły perswazji mojej cioteczki. Niesłychanie zręcznie wymusiła na mamie mój wyjazd.